Płytki oddech, nadmierna potliwość. Takie stany towarzyszą nam przed wyborem nowego trenera Rakowa Częstochowa. O tym sobie będziemy rozmawiali mniej więcej za 30 minut, ale najpierw, z racji tego, że jest to program Piłkarski Młyn, porozmawiamy także o zagranicy. Filip Kapica, zapraszam, ze mną dzisiaj znakomity skład ekspertów. Nawet nie wiem, od kogo zacząć. Może od prawej. Tomasz Ćwiąkała, bardzo skromny człowiek, który nie chciał się witać jako pierwszy. Kuba Polkowski w środku. Kłaniam się, przeczytałeś nas tą nadmierną potliwością. Chyba ja też się zestresowałem, że to o mnie od razu, że tak mnie zapowiadasz. I weteran sceny piłkarskiej Marcin Rosłoń. Panowie, to może tak na rozruch. O Tottenhamie sobie byśmy porozmawiali może, to tak, żeby złapać dobry humor, dobry vibe, żeby się tak poczuć komfortowo w studiu. Marcin, jak ci się podobają perypetie klubu, który jest dosyć komiczny, jeżeli chodzi o realia Premier League? Ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że darzę sympatią bardzo dużą ten produkt. Ale powiedzmy sobie, że to jest jakieś absolutne szaleństwo w skali top 5 lig Europy. No niedawno byłem z Przemkiem Rudzkim, byliśmy w Anglii, akurat załapaliśmy się na 4 mecze w Londynie, samych londyńskich klubów i byliśmy na Tottenhamie, byłem pierwszy raz na tym stadionie, więc to jest niesamowite i paradoksalne zarazem, że jest przepiękny obiekt, jest właściwie wszystko, żeby zacząć bić się o trofea, nie ma jakości i nie ma drużyny. No postawiono na taki model jak Antonio Conte, który miał dowieść trofea, to się po prostu nie udało. Zespół jest w rozsypce, defensywa w ogóle nie istnieje, w bramce też widzimy, że są gigantyczne problemy. Ten mecz z Newcastle United obnażył wszystkie problemy Tottenhamu. No w Tottenhamie jest jeden człowiek, który to ciągnie, czyli Harry Kane. Gdyby nie Erling Haaland, pewnie Harry Kane byłby głównym kandydatem do zdobycia złotego buta w Premier League. Więc no taki one man team, kiedyś tak mówiono o tym klubie, dlatego że grał bardzo dobrze i Harry Kane to ciągnął. Teraz mówimy one man team, dlatego że gra właściwie tylko Harry Kane. Zostało 29 minut do połączenia z Częstochową. Zanim się tam przeniesiemy, wciąż jeszcze możemy skakać po tematach, ale nie oderwiemy się jeszcze od Tottenhamu. Panowie, czy to już jest decydujący taki sygnał w życiu Harry'ego Kane'a, że jeżeli się nie zawinie z tego klubu, to po prostu niczego nie wygra oprócz jakiegoś turnieju towarzyskiego, oprócz jakiegoś ewentualnego Audi Cup, jakiegoś takiego garnku, który można kupić w dyskoncie na D choćby. Sorry, ja jeszcze tak się wetnę tutaj chłopakom. Wydawało mi się, że Mauricio Pochettino, coraz bliżej linkowany z Chelsea, to jest taka nadzieja dla Harry'ego Kane'a na odnowienie tej wspaniałej współpracy, która sprawiła, że byli na trzecim miejscu, potem zdobyli wicemistrzostwo, pożegnali się z White Hart Lane i wydawało się, że na tym nowym stadionie czeka ich tylko cały czas regularna gra o Ligę Mistrzów, a może nawet walka o mistrzostwo. Wiemy, jak potoczyły się losy Delego Alego. Nie ma człowieka i nie ma piłkarza. No, człowiek wciąż jest, natomiast nie ma piłkarza i pozostało o nim tylko takie smutne wspomnienie zawodnika. Gdy komentowałem na Wembley mecz z Realem Madryt, to grał pierwsze skrzypce razem z Harrym Kane'em, Kieranem Trippierem, który dorzucał im regularnie piłkę z prawej strony. Wydawało mi się, że przejmie Mauricio Pochettino wreszcie po różnych poszukiwaniach Daniela Levy'ego ten klub i poprowadzi Tottenham znowu do sukcesów. Wiemy, że on metodycznie, długofalowo potrafi rozwijać drużyny, w których pracuje. Czy są budżety nieograniczone, czy budżety są średnie. Natomiast ta historia pewnie potoczy się inaczej. Może Harry Kane ma jakiś syndrom sztokholmski i jednak zostanie w Tottenhamie, bo tak też nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć niektóre jego działania. Nie wiem, gdzie mógłby trafić. Mówi się o Bayernie Monachium, ale Bayern też jest tak zwodzony przez Harry'ego Kane'a i oni myślę, że w końcu postawią na inną dziewiątkę. Też mówiło się, że są mocno zainteresowani Wlaowiciem z Juventusu. Myślę, że sprawcą generalnie tego bałaganu i takim pierwszym winowajcą jest jednak Daniel Levy. Wydaje mi się, że zabrakło mu wtedy cierpliwości do Mauricio Pochettino, że to był jednak trener, który najlepiej się odnajdywał w tych realiach w Tottenhamie, bo i José Mourinho później, i teraz Antonio Conte, no więcej bałaganu tak naprawdę narobili, niż osiągnęli dobrych rezultatów. No i ten mecz z Newcastle był przygnębiający, absolutnie. Ja widziałem Hugo Lorisa po meczu, no to też był jak zbity pies, stając do wywiadu. Mówił, że oni mentalnie nie byli w stanie zareagować na to, co się dzieje na boisku. No nie zazdroszczę kibicom Tottenhamu, patrząc na to, co się dzieje w ostatnich meczach, ale też ta decyzja o tym, ażeby został w klubie asystent Antonio Conte, który jakoś też nie jest człowiekiem, który emanuje wielką charyzmą. Nie wiem, jakiego podejście takie taktyczne do zespołu, bo czasami bierzesz młodego asystenta, który jest po prostu głodny pracy na tym poziomie, który ma świeże spojrzenie na przykład. Ale nie, no Tottenham już zagrał przecież z Ryanem Masonem, czyli przejął Ryan Mason chyba po José Mourinho i to wyglądało tak, bardzo... I to od razu na finał. I na finał i to wyglądało bardzo przyzwoicie. Akurat tam uważam, że decyzja była zbyt pochopna. Wiemy, że ona była podyktowana też takim brakiem sympatii pomiędzy w tej końcowej fazie między Levy a Mourinho, bo gdyby został Mourinho na finał, to być może byłoby to trofeum. Z Ryanem Masonem nawet nie chodziło o zadziałanie nowej miotły, tylko moim zdaniem Levy nie chciał dać szansy Mourinho, żeby dowiózł ten puchar do końca i żeby miał argumenty i cały czas już zawsze mógł powiedzieć,
Jestem jedynym gościem, który załatwił wam trofeum w tej najnowszej historii wielkiego klubu, który prowadzisz, a ty mnie zaraz po tym trofeum zwalniasz. Pewnie miałby Lewi związane ręce, a te poprzednie wyniki poprzedzające finał Pucharu Ligi no, świadczyły o tym, że jest pretekst do tego, żeby Mourinho... Cały paradoks wyrzucić. Spurs polega na tym, że pracowali tam trenerzy, którzy mieli kojarzyć się i generalnie kojarzyli się z trofeami. Czyli José Mourinho, taki trener, po którego sięgasz po to, żeby dowiózł ci coś po prostu do gabloty. No taki jest cel, nie po to, żeby zbudował jakąś wielką tożsamość klubu, narzucił swoją filozofię, tylko po prostu, żeby były puchary. Był Antonio Conte, który też miał zagwarantować puchary. No jest ten Harry Kane bez w zasadzie trofeów, któremu chyba po prostu nie zależy na tych trofeach, tylko bardziej zależy mu na biciu rekordów Premier League, biciu rekordów Tottenhamu i tak to wygląda. Mijają kolejne lata i też za chwilkę wiek może być przeszkodą w kontekście Harry'ego Kane'a, bo oczywiście widzimy po wielu napastnikach, na przykład klasyfikacja strzelców La Liga, że nie licząc Enesa Ünala, tam strzelają sami weterani. Więc jest czas także dla napastników, którzy mają 30 lat, żeby jeszcze 4-5 lat sobie spokojnie postrzelać. Natomiast Bayern na przykład, raczej nie wyobrażam sobie, żeby sięgnął po napastnika 30-letniego. Raczej będą szukać kogoś młodszego. Manchester United na pewno byłby cały czas skłonny sięgnąć po takiego napastnika, bo Harry Kane jest gwarancją goli, gwarancją zdrowia, gwarancją zaangażowania. To, co imponuje u Harry'ego Kane'a, oczywiście poza jego znakiem firmowym, czyli strzelaniem gola w każdej możliwej sytuacji, nawet w tej takiej najmniej oczywistej, no to jest to, że on nigdy nie narzeka. Nawet jak nie idzie, tam nie ma żadnej frustracji, nie ma żadnych ostentacyjnych gestów w jego zachowaniu. On wpływa na drużynę bardzo dobrze i wiemy, że oczywiście kapitanem, chociaż tak się narzuca, że Tottenhamu jest Harry Kane, natomiast był nim, czy wciąż jest Hugo Lloris, natomiast w reprezentacji Anglii my tak sobie trochę patrzymy na to wszystko przez pryzmat trofeów, a czasami nie chcemy wejść w buty kogoś, nie wiem, jak Marek Papszun, który nagle podejmuje, czy Pep Guardiola, taką niepopularną decyzję, która dla ludzi piłki, gdy te jak gdyby oczekiwania, dążenia i pragnienia dotyczące zdobywania trofeów, kolejnych rekordów, sprawdzania siebie, challenge'owania, one się nigdy nie kończą. Bo Markowi Papszunowi można powiedzieć, no dobra, ale nie spróbuje pan powalczyć o Ligę Mistrzów? No przecież teraz jest Mistrzostwo Polski, no właściwie klepnięte. Będzie za chwilę Liga Mistrzów. No nie chce pan spróbować, a jak przegra Ligę Mistrzów, nie chce pan jeszcze raz spróbować obronić tytułu, a jak nie obroni tytułu, nie chce pan powalczyć o tytuł? Wiesz, to się nigdy nie kończy. Z Harrym Kane'em może też być tak, że to nie jest minimalizm Harry'ego Kane'a, bo on podejmuje paradoksalnie trudniejszą decyzję, zostając w Tottenhamie, cały czas wierząc, że da się odbudować ten zespół, że on jako chłopak stamtąd jest w stanie poprowadzić ten klub do jakiegoś sukcesu, jakiegokolwiek trofeum, więc mnie to na przykład bardzo imponuje, a wcale nie zraża. Wcale nie uważam, że Harry Kane zmarnował swoje szanse na wielką karierę, bo on też nie daje wyrazu w wywiadach swojej dezaprobacie, że jednak został, albo klub go zmusił, albo po prostu nie pozwolił na transfer, windując cenę na 150 czy 180 baniek. A to nie jest trochę smutne, jak patrzymy na karierę Kane'a, że gdyby pewnie zrobić taki tryptyk twarzy Tottenhamu, żeby opisać, jakoś zdefiniować ten klub z ostatnich lat, to byłby to właśnie Dele Alli, Danny Rose, być może jeżeli chodzi o swoje podejście do uprawiania tego sportu w zestawieniu z tym, że był piłkarzem Tottenhamu i właśnie Harry Kane nie ma takiego... Nie, no wydaje mi się, że jest Luka Modric, gość, który poszedł stamtąd jako super playmaker i zrobił zawrotną karierę. Jest Dimitar Berbatov, który przecież strzelał jak na zawołanie, poszedł do Manchesteru United i był jego wielką gwiazdą. Robbie Keane, który też będzie kojarzył się z cieszynkami z tym miejscem. Gareth Bale, historia Ledleya Kinga. No wiele osób wychodziło z tego Tottenhamu i szło troszeczkę wyżej, troszeczkę dalej, robiło zawrotne kariery. Każdy ma swój punkt widzenia, oczywiście. Ja spoglądam w tę jaśniejszą stronę mocy i trzymam kciuki za Tottenham, bo myślę, że poza kapitałem, poza zarządzaniem, tam cały czas jest potencjał, żeby zrobić wielki klub. Arsenal też miał swoje przygody po odejściu Arsena Wengera. Bardzo długo czekał na tytuł mistrzowski i niewykluczone, że wciąż poczeka. Pewnie do tego tematu za moment przejdziemy, natomiast w Arsenalu jest nowa energia. Poczekano na kogoś, dano mu popracować, kogoś, kto terminował u najlepszego menedżera świata albo jednego z najlepszych menedżerów świata i są tego efekty. Młodzi chłopcy z akademii wprowadzani do tego składu i mamy Arsenal wciąż na szczycie tabeli premier. Teraz problemem Harry'ego Kane'a moim zdaniem jest też to, że jakiegokolwiek trenera zatrudnisz, to po to, żeby budował nowy projekt. A jeśli budujesz nowy projekt, to raczej nie zakładasz od razu, że ten projekt wypali w pierwszym sezonie, tak jak w przypadku Mikela Artety. Dlatego moim zdaniem pozbycie się Mauricio Pochettino było największym błędem
błędem, bo gdyby Pochettino przez ten cały czas pozostał w Tottenhamie, to niewykluczone, że dzisiaj ten klub po prostu walczyłby na przykład o mistrzostwo Anglii. Nie możemy czegoś takiego wykluczyć. Skoro walczy Arsenal, to dlaczego nie miałby walczyć właśnie Tottenham? A Mauricio Pochettino cały czas funkcjonuje jednak na tym topie, gdybyśmy mieli stworzyć sobie taką hierarchię trenerów rozpatrywanych przez wielkie kluby, bo było Paris Saint-Germain, mówi się o nim w kontekście Realu Madryt, gdyby Carlo Ancelotti przejął reprezentację Brazylii, co jest bardzo możliwe. Mówi się o nim przede wszystkim w kontekście Chelsea, gdzie wydaje się być na pole position, więc tak naprawdę każdy kolejny trener, który przychodził do Tottenhamu, dawał mniejsze gwarancje sukcesu. Nie mówię o sukcesie w kontekście trofeum, tylko po prostu rozwoju tego klubu, niż Mauricio Pochettino. I jeśli przyjdzie tam na przykład Julian Nagelsmann, to wydaje mi się, że też trzeba będzie chwilkę poczekać, zanim to rzeczywiście odpali. A Harry Kane, choć jest napastnikiem, który być może przy tym braku rozwoju Tottenhamu sam rozwinął się jako piłkarz, bo kiedyś to był typowy egzekutor, a później stał się takim napastnikiem fenomenalnie rozgrywającym. Można powiedzieć, szukać jakiejś analogii do Roberto Firmino czy Karima Benzemy, ale tam było dużo więcej asyst, wpływu na całą grę ofensywną, no to jednak wydaje mi się, że Harry Kane w tym momencie, oczywiście możemy docenić to, że cały czas liczy, że Tottenham stanie się wielkim klubem, natomiast wydaje mi się, że on już jest na takim etapie kariery, kiedy nie ma czasu. No wypadałoby wreszcie też coś wygrywać, więc z jednej strony można to docenić, ale z drugiej, jak tak sobie spojrzy po karierze na swoją gablotę, tak jak kiedyś Wojtek Szczęsny mówił, że w wywiadzie z Kubą Wojewódzkim bodajże, że ty jesteś wielkim zwycięzcą, przecież ty wszystko wygrywasz. Co ja wygrywam? Przecież nic nie wygrałem. To Harry Kane też tak może powiedzieć na koniec. Mimo, że oczywiście wielkim triumfem będzie to, że stanie się niekwestionowaną legendą Tottenhamu i prawdopodobnie największym piłkarzem w historii tego klubu. No dobra, to jak gadamy o trofeach, 10 minut na Tottenham, biorąc pod uwagę tempo tego dzisiejszego programu, to już myślę wystarczająca dawka. Trofea. Arsenal, Manchester City, te dwie nazwy. Zacząłem od Arsenalu ze względu jeszcze na pozycję w tabeli. Wiemy, że to jest akurat sprawa mocno ruchoma. Czego się spodziewasz, Marcin, i czy to już jest ten moment, kiedy w zasadzie narracja będzie budowana pod to, że City, dajmy na to, idą po potrójną koronę, niezależnie od tego, jak bardzo nie lubi tego sformułowania na razie Pep Guardiola, no ale wiemy, jakie są realia, wiemy też, jak Arsenal wygląda w ostatnich kolejkach ligowych. Dobrze układa się terminarz dla Manchesteru City, bo dzisiaj oczywiście wielkie starcie na Etihad z Arsenalem, czego spodziewam się po tym meczu, prawdopodobnie znowu jakiegoś sposobu na Manchester City zastosowanego przez Mikela Artetę. Są były mecze, kiedy wyskakiwali bardzo, bardzo wysoko. Oczywiście, jeżeli porównamy sobie wyniki z ostatnich sezonów, no to one są wybitnie niekorzystne dla Arsenalu w tych bezpośrednich starciach. Wszystkie dla Manchesteru City, było przecież 5-0 nie tak dawno. Ostatnio Arsenal był w stanie dwa razy odgryźć się jakąś jedną honorową bramką. Natomiast no to jest też takie zważenie tego, na jakim poziomie emocjonalnym piłkarze podejdą do tego. Tutaj będziemy oddzielać mężczyzn od chłopców i spoglądać na to, czy ta młodzież Arsenalu, wciąż bardzo niebezpieczna, jest w stanie zagrać tutaj taki mecz, żeby przynajmniej wywieźć stamtąd remis. Bo to, myślę, jest kluczowy punkt programu. Oczywiście Arteta mówi, żeby zostać mistrzem, musisz pokonać mistrza. Pep Guardiola mówi, jak pokonasz Arsenal u siebie, to wszystko będzie w twoich rękach i będziesz o tym decydował. Tu i teraz i tak jest w rękach jednych i drugich, bo kto wygra wszystko do końca sezonu, ten będzie mistrzem Anglii. Natomiast powiedziałem o tym terminarzu, bo 9 maja, jeżeli tam nie mylę daty, plus minus jeden dzień jest pierwszy mecz półfinałowy z Realem Madryt. Natomiast do tego czasu Manchester City zagra 4 mecze w Premier League. Dzisiaj z Arsenalem, 3 u siebie, z czego u siebie będzie miał West Ham w środku przyszłego tygodnia, będzie potem Leeds 6 maja i jeden wyjazd na Fulham. Może się okazać, gdy Arsenal będzie mierzył siły w derbach z Chelsea po tym spotkaniu. Potencjalnie 12 goli Haalanda. I będą grali nad rzeką Tyne z Newcastle United. Może się okazać, że Manchester City, jak dzisiaj wygra z Arsenalem, będzie przystępował do pierwszego meczu półfinałowego z Królewskimi jako mistrz Anglii, bo zostaną 3 kolejki i właściwie ta przewaga, nawet 4 czy 5-punktowa, którą będzie można sobie wypracować przy korzystnych wynikach City, przy tuzinie punktów i potknięciach Arsenalu, które są wielce prawdopodobne, patrząc na rywali, którzy Lampard i spółka walczą o prestiż, natomiast Newcastle United o Ligę Mistrzów, czyli spektakularny sukces w bieżącym sezonie klubu z St. James's Park, to może wszystko się potoczyć po myśli Pepa Guardioli i on po cichu na to liczy. Ja zawsze lubię patrzeć na pracę trenera, biorąc pod uwagę punkt wyjścia. Czyli oczywiście, jeśli ten sezon zakończy się brakiem mistrzostwa dla Arsenalu, to będzie gigantyczny niedosyt, no bo wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczekiwania też oczywiście rosną. Chociaż zdania są podzielone, bo nie wiem, czy oglądałem taką rolkę z 1 z 10. Co rośnie w miarę jedzenia? Apetyt. Nie. I tutaj jest odpowiedź. A to każdy może sobie
4 litery. Okej, okay, dobrze. Okej. Okay. Ale wracając jeszcze do Mikela Artety, wybiliście mnie z rytmu. Nie wiem, co miałem powiedzieć. Może lubisz pracę od podstaw. Także tak, jest. Tak. Dlatego no, niezależnie od tego, jak ten sezon się zakończy, to i tak będzie sukces Mikela Artety. I moim zdaniem Mikel Arteta też wywinduje się w tej hierarchii trenerów, którzy potrafią stworzyć pewien projekt i na przykład, gdyby się okazało, że nie wiem, że Xavi odszedłby z Barcelony, na co oczywiście się nie zanosi, to moim zdaniem Mikel Arteta byłby faworytem numer jeden do przejęcia po prostu tego zespołu. Oczywiście mówię hipotetycznie, na przykład pod kątem kolejnego sezonu, więc ja tak czy inaczej doceniam tę pracę Mikela Artety. Natomiast w kontekście Pepa Guardioli, no Erling Haaland po prostu był tym brakującym elementem, więc teraz masz już wszelkie narzędzia, żeby... A pamiętasz programy w styczniu, czy Erling Haaland przeszkadza w jakimś stopniu Manchesterowi City? Taka no, narracja była w ogóle budowana na Wyspach. To jest w absurd, momencie. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę Erlinga Haalanda w Premier League, to mówimy o jakiejś ultra wymagającej lidze w tym momencie. Jeśli on strzela tyle goli, ile strzela, to jakiekolwiek podważanie Erlinga Haalanda, czy on pasuje do tego zespołu, czy nie pasuje, no to jest dla mnie jakaś abstrakcja. Oczywiście, że Pep Guardiola jest dość specyficznym trenerem, który kiedyś powiedział, że najlepsza drużyna to jest taka drużyna, do której wsadzisz 10 środkowych pomocników. Że fajnie byłoby umieścić środkowego pomocnika na każdej pozycji, żeby tam się rotowali, wymienność pozycji, mobilność i tak dalej. 5 środkowych obrońców na przykład. Tak, to prawda, aczkolwiek John Stones to też taki środkowy obrońca z duszą pomocnika. Troszkę inny typ niż taki typowy przecinak, którego wystawiłbyś jako stopera właśnie w roli szóstki. Natomiast Erling Haaland to jest po prostu człowiek demolka i wydaje mi się, że to był taki brakujący element. I że to jest piłkarz po prostu na takim poziomie, do którego każdy trener po prostu w jakiś sposób musiałby ten zespół dostosować. Więc jeśli taki Manchester City nie zacznie sięgać po trofea, przede wszystkim po Ligę Mistrzów, no to nie wiem jaki. Jeszcze Pep Guardiola fajnie zarządza Erlingiem Haalandem. On chce, żeby on cały czas był głodny tych goli. Zdejmuje go w 60 minucie, nie pozwala mu zostać do końca meczu na boisku. Tak cały czas go trzyma pod prądem, żeby on wychodził, mówiąc brzydko, był wypuszczony z klatki i pożerał przeciwnika. Ja od początku też kibicowałem mocno Mikelowi Artecie i jemu, jego projekt w tym sezonie, bo to jest piękna historia, że Arsenal, na którego nikt nie stawiał, może tutaj zaskoczyć wszystkich i pokonać tych gigantów. To też pokazuje, że w Premier League nie masz jakby złotego środka, jednej metody, sposobu na to, jak tę ligę wygrać. Możesz ściągać najlepszych trenerów, pompować mnóstwo kasy, a czasem takie projekty właśnie jak Mikel Arteta, czy może jak Eddie Howe, który też może nie był uznawany przez wszystkich jako trener stopu, pokazują ci szkoleniowcy, że mogą osiągać fajne wyniki, ale wydaje mi się, że tego paliwa w baku Arsenalu będzie brakować. No ten mecz Southampton to on tutaj wydaje mi się, że jednak przekreślił ich szanse na zdobycie tego tytułu. Jestem winien jeszcze pewne wyjaśnienia. Czekamy wciąż oczywiście na biały dym w Częstochowie, na mniej więcej pewnie kwadrans, żeby się tam przenieść. Tomasz Ćwiąkała zniknie z tego studia jeszcze dzisiaj. To jest ta negatywna informacja, chyba, ale masz tego pełną świadomość. Chyba, że zostanie zatrudniony Luis Enrique lub Zinedine Zidane. Wtedy myślę, że tutaj jest taka okoliczność ewentualnie łagodząca dla ciebie, żeby być wciąż w tym składzie. Mateusz Rokuszewski, obiecany na grafikach Canal+, bo pojawiają się na czacie pytania. Słuchajcie, o tego jego mościa. W dzisiejszym futbolu coraz częściej mówią o tym trenerze, dużo istotniejsze jest to, kto kończy mecz, niż to, kto mecz rozpoczyna, więc jak to często mówi się w Hiszpanii, te jakościowe minuty dostanie dzisiaj tutaj Mateusz Rokuszewski. Ale tutaj nie ma limitu 5 zmian, aż tyle się nie dokona. Nie ma aż na stylu w studiu, więc trzymamy się starych zasad. Ale wiesz, że będę domagał się składu za tydzień w takim razie. Skoro dzisiaj dobrze, tak to jesteś powołany od razu awansem. No chyba, że chcesz jeszcze jakąś hokejową zmianę dzisiaj. Ogłoszony Artur Derbin, to przychodzi Wojciech Jagoda podobno. Tak? Już zacieramy ręce. Już zacieramy ręce, żeby Wojtek się pojawił. Ale jeszcze do tego meczu na Etihad, bo ja po prostu nim żyję. Wiemy, że Łukasz Fabiański... Też, o też, tak? A, o, to też żyje, tak. To od teraz, od 10:49, tak, zacząłem właśnie. Wiemy, że też jest dodatkowy mecz Łukasza Fabiańskiego z Liverpoolem, czyli Liverpool, który tam walczy o europejskie puchary, goni Aston Villa Unaia Emery'ego, bo to jest niesamowity skok jakościowy tej drużyny po przyjęciu jej przez Emery'ego. Natomiast no, zobaczymy, jak dzisiaj zagrają, w jakich formacjach, jak ustawieni piłkarze Mikela Artety. No, brak Williama Saliby. Cały czas szukaliśmy gdzieś tego problemu największego w drużynie i wydawało się, że jak nie będzie Partey'a, czy nie będzie Chucky, to ten środek pomocy to jest newralgiczna część boiska i formacja dla Mikela Artety w trakcie tego sezonu. Okazało się, że brak Williama Saliby od połowy marca, jego problemy zdrowotne związane
związane z urazem kręgosłupa czy tam bólem pleców, no przekładają się na jakość gry obronnej, bo jednak te liczby Arsenalu wciąż są bardzo dobre na wyjeździe. Dużo strzelają, zdobywają mnóstwo punktów, niewiele tracą bramek. Natomiast dzisiaj to jest taki wielki test dla ostatnio tej czteroosobowej formacji obronnej Arsenalu i zobaczymy, czy oni będą w stanie powstrzymać Erlinga Haalanda, ale też Jacka Grealisha i Riada Mahreza, który został bohaterem przecież meczu półfinałowego Pucharu Anglii, pakując hat-tricka i na luzie awansując. Odkąd nie ma Saliby, oni tracą dużo więcej goli, no ale też Ramsdale nie może rozdawać dzisiaj takich prezentów jak w meczu z Southampton, jednak no tam kryminał ewidentnie był przy pierwszym golu. Dobra, mam was panowie. Pora na spekulacje, bo czas po prostu płynie tak szybko, że trzeba już powoli zacząć ten wątek jakoś podgrzewać. Marcin, gdybyś miał obstawić nowego trenera Rakowa Częstochowa, kto w pierwszej kolejności przyszedłby ci do głowy? I mam pewne podejrzenia, ale słucham. Od początku jestem team Dawid Szwarga. Wydaje mi się, że za Dawidem Szwargą są na to dowody, nawet pod postem Wojciecha Jagody, który zaraz po ogłoszeniu decyzji przez Marka Papszuna dawał znać, że on jest za Dawidem Szulczkiem. Ja napisałem, że moim faworytem jest Dawid Esz, inny Dawid Esz, Dawid Szwarga, no bo to jest po pierwsze kontynuacja pracy, to jest gość, który był blisko Marka Papszuna od dłuższego czasu. Byłem na treningach Rakowa, widziałem, jak prowadzi treningi, ma bardzo duży wpływ na te części zasadnicze. Mówił Michał Świerczewski na poprzedniej konferencji, że to będzie ktoś, kto zna sztab, kto go zaaprobował, kto zna szatnie, kto będzie kontynuował, szukamy takiego kandydata, grę trójką w obronie, dopasowanie piłkarzy ściąganych przez Marka Papszuna do tego projektu, więc wydaje mi się, że to jest naturalny wybór. Też na pewno nie najdroższy na rynku, nie robiący żadnej rewolucji w szatni, pozwalający sztabowi dalej pracować na tych samych obrotach. No zobaczymy tylko, jak to będzie w sytuacji trochę jak z Sir Alexem Fergusonem i Davidem Moyesem, czy z tymi, którzy przychodzili po wielkich następcach, którzy wycisnęli zespół jak cytrynę, czy tam jeszcze tego soku zostaje, czy nawet ta kontynuacja pracy przełoży się na wyniki Rakowa Częstochowa. Ja typowałem Dawida Szwargę też, aczkolwiek jedyną taką gwiazdkę przy nazwisku Szwarga miałem taką, że Michał Świerczewski jest właścicielem, który lubi zaskakiwać i który lubi, wydaje mi się, przyglądać całej tej giełdzie medialnej, tak patrzeć na te wszystkie nazwiska, które ludzie rzucają i tak śmiać się właśnie przed komputerem. No zobaczcie, jak was wypuściłem, a to będzie ktoś kompletnie inny, więc moim typem był Dawid Szwarga, zresztą pisałem też o tym na Twitterze, aczkolwiek cały czas brałem pod uwagę, że Michał Świerczewski po prostu jest tego typu właścicielem, który bardzo lubi zamieszać i postawić na kogoś, kogo nikt kompletnie by nie wytypował, dlatego ja nie zamykałem się na takie nazwisko, którego my w ogóle nawet nie znamy, bo tutaj Kuba mówił wielokrotnie o trenerze Szpilewskim, który w tym momencie ma pracę i raczej nic nie wskazuje na to, żeby z tej pracy zrezygnował, więc brałem pod uwagę jakieś całkowicie anonimowe nazwisko, nie wiem, Liga Czeska, Liga Słowacka, trenera, którego nikt nie byłby w stanie wytypować, natomiast też pod kątem zatrudnienia takiego... Mistrzostwo będzie pewnie Adrian Gula, który już został zweryfikowany negatywnie w Lidze Polskiej. Kraków, tak? Ale pod kątem zatrudnienia trenera i pod kątem tej prezentacji, z której widzieliśmy przed momentem tutaj kadry, wyciągnięcie trenera, który w tym momencie pracuje w ekstraklasie, na przykład Janusza Niedźwiedzia, Dawida Szulczka, na taką prezentację w trakcie sezonu byłoby troszkę niekomfortowe nawet z punktu widzenia aktualnego pracodawcy tego trenera, no bo tracisz trening, wywołujesz cyrk w kolejnym klubie, no byłoby to dość nietypowe, gdyby na przykład taki Dawid Szulczek, ale może aktualny trener Warty Poznań, nagle rezygnuje z treningu, przyjeżdża, żeby zostać zaprezentowanym jako trener Rakowa, później wraca do Warty, robi trening i życie toczy się dalej. Ale dla Śląska Wrocław byłaby to już normalna sytuacja, na przykład gdyby Jacek Magiera sobie skoczył do Częstochowy. Różne ekstrema stają się normalnymi sytuacjami, więc to jest inna... A jak było z Kostą Runiejczym, gdy został zatrudniony? Został ogłoszony chyba po sezonie, no tak, ale, w końcówce tak? maja. Czy on już powiedział drużynie w marcu, pod koniec marca, że odchodzi i że będzie to Legia, ale znaczy, oczywiście to nie byłoby został... nic jakiegoś wyjątkowo ekstremalnego, natomiast raczej wykluczałem taki scenariusz i wydawało mi się, Paweł że... Czy Paweł Stanio też, tak? No, w trakcie sezonu takim kryzysie drużyny, no a bo też był jeden też ostatnio wypłynęło, widziałem bodajże w znaczy, sportowie. Bo on chyba się... dobrze bardzo przyjęty w sytuacji, gdy Marek Papszun romansował z Legią, gdy był mocny temat przenosień do Legii Warszawa, tam po zwolnieniu chyba Marka Gołębiewskiego, a tak właściwie w tej najważniejszej wersji Czesława Michniewicza i chyba wtedy
taka padła wtedy myśl, był dogadany Aleksiej Szpilewski na pewno. Tak? Słyszałem o takiej informacji, że on już tylko czekał na decyzję Marka Papszyna, czy przychodzi do Legii, czy nie. W każdym razie, jeszcze wracając do twojego pytania, ja od początku obstawiałem jednak Dawida Szulczka. Wydawało mi się, że ten wybór jest bardzo rozsądny. Z takiego też tytułu, że po takim profilu trenerskim, jaki ma Marek Papszyn, czasami wziąć warto kogoś z innej bajki, z kogoś spokojniejszego, jak to robią na przykład w Bayernie Monachium. I Dawid Szulczek mi pasował do tego obrazu, z tego tytułu też, że to jest chłopak ze Śląska, zna doskonale Dawida Szwangę, zna też bardzo dobrze Tomka i Łukasza Włodarków, a więc braci, którzy tworzą grupę Deduktor z Dawidem Szwangą. To jest taki gang trenerów, powiedzmy, z Jastrzębia Gang Zdroju. Pięknych umysłów młodego gang pokolenia polskiej piłki. Jeżeli chodzi o polską piłkę, ja naprawdę byłem nimi zachwycony, miałem okazję być na ich kursach i rzeczywiście chłopaki robią bardzo fajną robotę i też środowisko młodych trenerów w Polsce jest nimi ewidentnie zainspirowanych i wydaje mi się, że to są takie najciekawsze młode umysły, jeżeli chodzi o trenerów młodego pokolenia w Polsce i dlatego wydawało mi się, że ten Dawid Szulczek by pasował do Rakowa Częstochowa, bo wydawało mi się, że znalazłby wspólny język właśnie ze sztabem, ale patrząc na to, co się dzieje teraz, na ogłoszenie akurat dzisiaj w środę nowego szkoleniowca, wydaje mi się to mało prawdopodobne. Wiemy, że Dawid Szwanga powinien być na kursie UEFA Pro, a z tego, co słyszeliśmy, Marcin, tak, to chyba tak, już... Tak, słyszałem, tam... że nie był na śniadaniu, no a może nie był głodny. No, właśnie, tak dalej, Dawid Szwanga nie zjadł śniadania, na pasku powinien. No po właśnie, teraz, na żółtym pasku. Może ma kumpla, który po prostu przyniósł mu dwa kruasanty do pokoju i jest ekspres do kawy, albo nie jest śniadanie, albo ma pudełkową dietę, nie można tego wykluczyć, bo jak byłem na Rakowie na treningu, to sylwetka dobra, był żarcik. A ta pudełkowa dieta chodzi ci ostatnio po głowie, widzę. Ze strony... Ciekawe czemu, poczekaj. Był żarcik na wejściu, ale też rzeczywiście taka duża ekspresja w prowadzeniu treningu, bardzo duża pewność siebie. Wiemy, że Mikel Arteta przez chwilę albo przez dłuższą chwilę był taką kopią wierną w zachowaniu, w gestach, w wypowiadaniu się, w wyglądzie samego Pepa Guardioli. Tak jak Bogdan Zając starał się naśladować Adama Nawałkę. No to dobrze, ale niektórym wychodzi to lepiej, pewnie niektórym ciut gorzej. Natomiast no tutaj to przełożenie też jest podobne. No jest duża sylwetka, jest łysa głowa, jest takie zaangażowanie, jest duża moc w zachowaniu Dawida Szwargi, więc myślę, że to połączenie tych mocy, czyli przejęcie od Marka Papszuna na pewno tego kanonu pracy, zasad, na które podzielone jest to całe życie, punktualność niesamowita, oddanie się sprawie, mniej żartów, a więcej roboty, jesteśmy w robocie, to pracujemy wszyscy w jednym celu, plus ta głowa taka bardzo otwarta z samego Dawida Szwargi i ten niesamowity potencjał trenerski, myślę, że to może być fajne sprzężenie. Ale wciąż jeszcze brak weryfikacji na tym najwyższym poziomie. No Marek Papszun też nie był zweryfikowany, gdy przychodził do Rakowa, ale wiemy ale oczywiście, że przychodził... Szkoleniowiec, prawda, w świcie, w Legionowi, jakie tam doświadczenie miała. Tutaj wiemy też, że przychodził do zespołu, który był nisko i szedł dopiero, a tutaj mówimy o mistrzu Polski. Mamy to, mamy już obrazki z Częstochowy, zapełniają się krzesełka, więc przenosimy się właśnie do tego miasta. Nie, prezes Boniek wbrew pozorom to wcale nie ma takiej złej skuteczności. Także myślę, że troszeczkę jest hejtowany, a zupełnie niepotrzebnie, bo myślę, że całkiem dobre ma osiągnięcia, jeśli spojrzymy na to, co, do czego w życiu doszedł. Także. Dzisiaj jak jechałem właśnie tutaj do Państwa na tę konferencję, to wpadłem na taką myśl, że gdyby Marek Papszun biegle władał językiem włoskim, to spokojnie znalazłby miejsce we włoskiej Serie A. I teraz tak pomyślałem, czy właśnie w duecie z Zbigniewem Bonkiem nie mogliby stworzyć takiego teamu trenerskiego. Prezes Boniek mógłby wtedy udowodnić, że wcale jeśli chodzi o tę trenerkę, tak mu źle nie idzie. Także może rzucimy takie wyzwanie do prezesa. To jest waporyzer. Proszę? Nie, dwa zbyt mocne charaktery, daję im 24 godziny i zamiatamy. Cały szacunkiem dla Zbigniewa Bońka, ale różnica wieku chyba by zrobiła po prostu swoje i tutaj trener patrząc z tego wyszedł zwycięstwo.
szybkorazowe szafki po to podyszczy. Przecież to jeszcze trwa. Wszystkim się wydaje, że wiedzą, także... Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy. Witamy ponownie przy Limanowskiego 83. Witamy przede wszystkim wszystkich kibiców, którzy obserwują, kibiców i widzów także, którzy obserwują transmisję z dzisiejszego naszego spotkania, tej konferencji. Witamy wszystkich dziennikarzy, którzy chyba rekordowo tłumnie zgromadzili się tutaj w naszej sali konferencyjnej. I witamy zaproszonych gości. Jest z nami Michał Świerczewski, właściciel Rakowa. Jest z nami prezes zarządu Rakowa, pan Piotr Obiciński i przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa, Wojciech Cygan. Szanowni Państwo, formuła dzisiejszej konferencji jest bardzo podobna. Najpierw oddamy głos Michałowi Świerczewskiemu, później niech się dzieje, co ma się dziać. Michale, oddaję Ci głos. Dzień dobry. Jak Państwo wiecie, Marek Papszun po 7 latach pracy kończy swoją misję w Rakowie. 7 lat to jest cyfra, która łączy Marka Papszuna z nowym trenerem, z racji tego, że właśnie te 7 lat temu poznałem osobę, która trafiła do mojego notesu jako ktoś, kto wydawał mi się na tamten moment bardzo ciekawy i z kim w przyszłości chciałbym współpracować. Wierzyłem w to, że wcześniej czy później ten trener do nas trafi i poprowadzi Raków w kolejnych bataliach. Nowy trener jest osobą, która posiada bardzo wysoki potencjał intelektualny, merytorykę na wysokim poziomie, czyli właśnie wiedzę typowo piłkarską, pasję oraz inne cechy charakteru, które moim zdaniem predysponują go do tego, aby być bardzo dobrym trenerem. Szkoleniowcem, który w kolejnym sezonie poprowadzi Raków Częstochowa, jest Dawid Szwarga. Poprosimy o zrobienie miejsca i przepuszczenie trenera tutaj za stół. Uchylę jeszcze odrobinę tajemnicy odnośnie tych 7 lat. Dawid pojawił się po raz pierwszy u mnie w listopadzie albo grudniu 2016 roku wraz z braćmi Łukaszem i Tomaszem Włodarkiem. Aplikowali wtedy do nas do pracy, jeśli chodzi o akademię. I wywarł na mnie na tyle pozytywne wrażenie, że zapisałem sobie: to jest gościu z ogromną perspektywą, z potencjałem i wierzyłem w tamtym momencie w to, że w przyszłości będzie bardzo dobrym trenerem. Historycznie mieliśmy kilka podejść pod pozyskanie Dawida. Dwukrotnie nam odmawiał z różnych powodów. To była praca w GKS-ie Katowice, ale no, dopiero przy trzecim podejściu ta współpraca została nawiązana i w tym momencie chciałbym podziękować mojemu koledze Radkowi, dzięki właśnie którego inicjatywie to trzecie podejście zakończyło się sukcesem, bo jak gdzieś ten temat miałem odłożony w laptopie, zapisany w kalendarzu, przesuwałem o kolejne okresy i podczas jednej z takich rozmów właśnie Radek mi powiedział: Michał, chyba to jest dobry moment, żebyście spróbowali podejść znowu pod Dawida. Ja mówię: no wiesz co, Radku, chyba niekoniecznie, bo jakiś czas temu to robiliśmy, no ale spróbuję. Zadzwoniłem właśnie jeszcze tego samego albo następnego dnia do Dawida i okazało się, że rzeczywiście to był dobry moment.
Szanowni Państwo, myślę, że przekażemy głos nowemu trenerowi, Dawidowi Szwardze. Prosimy o krótki komentarz trenerze, a później przejdziemy do zadania pytań. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję Michałowi Świerczewskiemu i... Możemy wymienić, będzie łatwiej. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo dziękuję Michałowi Świerczewskiemu za zaufanie, za to, że będę mógł podjąć się wyzwania bycia pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa w nowym sezonie i podjęcia wyzwania łączenia grania w europejskich pucharach z polską ekstraklasą. Markowi Paprzynowi jeszcze nie dziękuję, bo zaraz po wyjściu z tej konferencji mamy robotę do dokończenia i to jeszcze nie jest moment, żeby składać takie podziękowania w trakcie sezonu. Na pewno jest to dla mnie codzienna sytuacja ze względu na to, że przychodzę po trenerze, który był trenerem sukcesu. Jest nadal trenerem sukcesu, czyli przychodzę do klubu, który ma jasno zbudowaną tożsamość. I ta tożsamość, czyli intensywna gra, organizacja gry w obronie, detaliczne podejście do rozwoju indywidualnego, to ta tożsamość zostanie zachowana w Rakowie Częstochowa. Nie dlatego, że jestem takim samym trenerem jak Marek Papszun, bo w kilku kwestiach na pewno się różnimy, ale dlatego, że to po prostu zapewnia skuteczność. Więc jeżeli coś zapewnia skuteczność, to będziemy dalej tą ścieżką podążać. Oczywiście jak każdy klub, który chce osiągać sukcesy, musimy narzucać nowe trendy. Musimy szukać elementu, który spowoduje, że wykonamy swoją przewagę. Tak jak zrobił to zresztą obecny trener Rakowa Częstochowa i my, ja jako pierwszy trener, razem z oczywiście sztabem szkoleniowym, na pewno znajdziemy i mamy już taki pomysł, jakie trendy, jaką przewagę możemy w nowym sezonie zaproponować zespołowi, aby znowu nasza skuteczność była podobna jak w obecnym sezonie, a może nawet i na wyższym levelu. Oczywiście to będzie wspólny wysiłek całego sztabu szkoleniowego i piłkarzy. Oczywiście to nie jest moment, żebym mówił teraz o szczegółach, jakie elementy będziemy chcieli ewentualnie poprawić, bo najpierw będziemy chcieli to przedyskutować ze sztabem, będziemy chcieli to omówić z zawodnikami, no i dopiero potem, jak zobaczycie to w praktyce na boisku, no to ocenimy, czy faktycznie to było skuteczne. Dziękuję jeszcze raz za sam koniec Michałowi, dziękuję pierwszemu trenerowi. Myślę, że przygoda, jaka stoi przed nami w nowym sezonie, no to jest coś, to jest wyzwanie, któremu na pewno podołamy i zaraz po wyjściu z tej konferencji, już nie będziemy rozmawiać o przyszłości, tylko zaraz po wyjściu tej konferencji cała moja uwaga, koncentracja zostanie już tylko i wyłącznie ukierunkowana na Lechię Gdańsk, a potem na mecz na Stadionie Narodowym z Legią Warszawa. I myślę, że kibice Rakowa Częstochowa zrobią to samo. Całą swoją energię włożą w to, aby na wypełnionym stadionie w Częstochowie, w meczu z Lechią Gdańsk nam pomóc. I całą swoją energię włożą w to, aby w Warszawie na Stadionie Narodowym doprowadzić do tego, aby Raków zaprezentował się z jak najlepszej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. A teraz poprosimy o zadawanie pytań. Mam prośbę, żeby tych pytań dzisiaj padło jak najwięcej, tak żebyśmy już w kolejnych dniach czy tygodniach do czasu końcowych rozstrzygnięć tego czasu nie poświęcali. Ja tutaj chciałbym dodać właśnie też prośbę z mojej strony, dopowiadając jeszcze do tego, o czym mówił właśnie Michał, będziemy chcieli w najbliższych dniach tą aktywność medialną ograniczyć, dlatego prosilibyśmy o zrozumienie zawodnicy, czy też sztab szkoleniowy nie będzie dostępny w takim stopniu jak do tej pory, a nawet w bardzo, bardzo niewielkim do momentu tych ostatecznych rozstrzygnięć zarówno w Pucharze Polskim, jak i w Ekstraklasie i jeśli do tych rozstrzygnięć dojdzie, w tym momencie będzie pełna dyspozycyjność dla Państwa, zarówno sztabu szkoleniowego, jak również zawodników. Dziękuję. Mariusz Żajek, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, chciałem zapytać, jak udało się utrzymać tą
aury tajemniczości, że te informacje praktycznie w żaden sposób nie wypłynęły do samego końca. Już takie pytanie typowo o zespół. Jak pan myśli, w jakich proporcjach uda się utrzymać to, co budował, co kreował trener Paprzon, a na ile będzie to pana autorska wizja? Najpierw odpowiem na to drugie pytanie. Tak jak powiedziałem, tożsamość klubu jest już zbudowana. W standardach dobrego klubu jest to, aby właściciel, prezes, dyrektor szukali trenera, który pasuje do tożsamości klubu. I ja w wielu elementach mam wspólne patrzenie na piłkę z trenerem Paprzonem, co nie znaczy, że w kilku aspektach się nie różnimy. Nie będę teraz mówił o szczegółach tego, co będziemy chcieli usprawnić, co będziemy chcieli zmienić, no bo trudno o tym mówić, skoro, tak jak powiedziałem, przed nami dwa bardzo ważne wyzwania i dość duży natłok pracy związany z tym, aby do tych meczów się dobrze przygotować. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to wydaje mi się, że takie jakieś wzajemne zaufanie między mną a Michałem doprowadziło do tego, że te dwie ostatnie konferencje prasowe były na tyle dobrze poprowadzone wcześniej, że dopiero na samej konferencji prasowej dziennikarze i wszyscy dookoła dowiedzieli się o decyzjach. No to już zasługa głównie właściciela, jaką strategię przybrał komunikacji, że ta informacja nie wyciekła. Dzień dobry, Kacper Tomczyk, TVP Sport. Najpierw pytanie do pana trenera. Czy gdy usłyszał pan propozycję objęcia pierwszej drużyny, czy pan się wahał, czy od razu wiedział, że chce podjąć się tej pracy? Czy pan miał wątpliwości, bo wiemy, w jakie buty pan wchodzi? I drugie pytanie do pana Michała. Czy nie kusiło pana postawić na trenera zagranicznego, być może doświadczonego w grze w europejskich pucharach co 3 dni? Myślę, że każdy człowiek, jak dostaje propozycję pracy nowej, ma wątpliwości, stara się jakieś plusy i minusy sobie wypisać i zastanowić się nad tym krokiem. Natomiast bardzo pomogło mi to, że jestem 2 lata w Rakowie, że uczestniczyłem w budowaniu tej drużyny, że uczestniczyłem w kampaniach europejskich pucharów, że wiem, jakie wnioski wyciągnęliśmy z poprzednich edycji europejskich pucharów, jakie wnioski wyciągaliśmy w ostatnich 2 latach, co należy usprawnić. Więc miałem bardzo dużo takich gotowych wniosków, jak pracować z tą drużyną. I głównie to zadecydowało o tym, że podjąłem się tego wyzwania pozostania pierwszym szkoleniowcem Rakowa. Nie kusił mnie ten temat, dlatego że uważam, że wbrew pozorom wcale taki zagraniczny szkoleniowiec nie gwarantowałby nam tego, czego potrzebujemy zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, czyli w perspektywie krótkoterminowej. Oczywiście to jest pewnego rodzaju impuls dla zespołu, ale również pewnie popełnienie jakichś błędów, czyli być może błędna ocena potencjału zawodników, którzy są poprzestawianie klocków, czy też systemu, który dość dobrze funkcjonuje. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy drużyną, która bazuje na zespołowości i teraz zaburzenie tego mechanizmu wbrew pozorom mogłoby nam zadziałać na szkodę. Ja jeszcze, tak wracając do tematu właśnie tych trenerów zagranicznych, ja nie uważam, że my mamy w Polsce złych trenerów. Oczywiście rozmawiamy o młodej fali, która nadciąga. Nie mamy tutaj się czego wstydzić i wierzę w to, że ci młodzi trenerzy, którzy dostają szansę w Ekstraklasie, bo nie tylko w Rakowie ci młodzi trenerzy dostają szansę, ale też Warcie Poznań, Jagiellonia, Białystok i wierzę w to, że no, to są kluby ekstraklasy, ale są też kluby na poziomie pierwszej czy drugiej ligi, że to jest kierunek, którym powinniśmy podążać, jeśli chodzi o polską piłkę. Jeśli mamy się zmieniać, musimy stawiać na coś innego niż do tej pory, bo to, co do tej pory nie do końca zafunkcjonowało. Nie chciałbym deprecjonować tutaj też trenerów starszych, bo jest tutaj też grupa takich osób, które wykonują swoją pracę na bardzo wysokim, czy też wysokim poziomie. I kończąc moją odpowiedź, nic nie sprawia takiej przyjemności jak właśnie budowanie, czyli ściągnięcie trenera zagranicznego, który gwarantuje jakąś jakość. Oczywiście po pierwsze kosztuje, nie wiem, czy jest na to nas stać. Po drugie pewnie przyniosłoby jakieś efekty, tylko czy takie efekty, które spowodowałyby wzrost do takiego poziomu,
który sprawiłby nam radość. A tutaj inwestycja w młodego trenera oczywiście jest ryzykowna, ale ten sufit jest usytuowany zdecydowanie wyżej i taki młody trener jest w stanie ten sufit przebić w przypadku takiego starszego trenera. Różnie z tym bywa. Jestem zwolennikiem właśnie dawania szansy młodym osobom, aby te osoby rosły razem z klubem. I to właśnie sprawia właśnie przyjemność, jeśli klub rośnie z takim trenerem, jeśli dajemy komuś szansę, widzimy, że to się wszystko rozwija w dobrym kierunku. No, ale też jest to taki element tego, co jest w piłce nożnej, czyli pewnej losowości, pewnego rodzaju hazardu, czegoś, co właśnie tak nakręca, co sprawia przyjemność i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Także kierunkiem Rakowa są młodzi trenerzy, młodzi zawodnicy, co nie znaczy, że jakiś doświadczony trener do opieki nad młodymi zawodnikami, do pomocy do nas gdzieś nie dołączy, bo jedno drugiego nie wyklucza. Maciej Wąsowski, Weszło.com. Ja mam pytanie takie stricte techniczne. Do kiedy podpisany został kontrakt, jeżeli już został podpisany? Kontrakt został podpisany na dwa sezony z opcją jednostronnego przedłużenia po stronie klubu o kolejne dwa sezony, czyli 2+2. I jeszcze jedno pytanie już do trenera Szwargi. Jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy? Czy on się zmieni, czy wszyscy dotychczasowi współpracownicy, jakby trenera Papszyna, zostają? Pozwolę sobie. Dawid, ty chcesz, czy... Mogę powiedzieć. Odpowiedz, proszę. Marek Papszun zbudował, uważam, najlepszy sztab szkoleniowy w Polsce. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o trenerach piłkarskich, ale również o trenerach motorycznych, fizjoterapeutach, całej organizacji wokół klubu, mam na myśli kierownika również. Natomiast w związku z tym, jakie wyzwania są przed nami, no to priorytetem są dwa najbliższe spotkania. Ja oczywiście będę dążył do tego, żeby jak największa grupa osób została razem ze mną, ale finalne rozwiązania, finalne decyzje będą dopiero ogłoszone po tym, jak zakończymy sezon. Jeszcze pytanie do Michała Świerczewskiego. Czy pan w tym dniu, kiedy Marek Papszun panu powiedział, że nie przedłuży kontraktu, to już pana pierwsza myśl to był Dawid Szwarga, czy były jeszcze jakieś inne rozważania? Dawid Szwarga był myślą przed informacją od Marka Papszuna i Marek Papszun o tym świetnie wiedział. W momencie, kiedy Dawid dołączał do nas jako asystent, czyli 2 lata temu, Marek Papszun już w tym momencie wiedział, że to jest jego potencjalny następca, że to jest trener, gdzie zależy mi właśnie na tym, aby do nas dołączył z tego powodu, że widzę w Dawidzie wysoki potencjał. Ale odpowiadając tak na to pytanie, tak, pierwsza myśl, no to tutaj próba zatrzymania Marka, później druga próba zatrzymania Marka i po tej drugiej nieudanej, powiedzmy, próbie, no to w tym momencie telefon Dawid Szwarga. I ostatnie pytanie do trenera Szwargi. Ustawienie. Czy pan również preferuje ustawienie z trójką obrońców i wahadłowymi? To będzie jakaś kontynuacja pracy? I tyle ode mnie. Na ostatniej konferencji Michał Świerczewski już powiedział, że struktura się nie zmieni, więc nie chciałbym mu zaprzeczać. Pamiętajmy, że najważniejsze są zadania funkcjonalne dla zespołu i to, jakie zadania ten zespół ma, a niekoniecznie ustawienie. Nawet teraz, grając jako Raków Częstochowa, wyjściowo to jest 3-4-3, ale w toku meczu często to ustawienie ze względu na zadania indywidualne i grupowe jest zmieniane. Myślę, że to będzie rozmowa ze sztabem, z zawodnikami, bo oni przede wszystkim muszą czuć się pewnie w tej strukturze, jakiej będziemy funkcjonować. No ale na pewno nie możemy zaprzepaścić tego, co zostało już wypracowane i tych automatyzmów, które mamy w strukturze 3-4-3. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, portal Meczyki. Ja chciałem zapytać o termin podania tej decyzji. Czy zależało panu, żeby to było jeszcze przed meczem Pucharu Polski, czy to jakoś nie miało wpływu, żeby to podjąć dzisiaj, bo wydawało mi się tydzień temu, że no trochę poczekamy na tę decyzję. Pytanie do trenera. No to do pana bardziej, ogłoszenie tej decyzji, termin. Tak, termin został przyspieszony z jednego powodu. Poczuliśmy się pewniej, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo Polski. I w momencie, kiedy oczywiście zostały do wykonania jeszcze jakieś kroki, ale wiemy, jaką pracę wykonujemy, jaka praca jest wykonywana przez sztab, przez zawodników i ten moment
pozwolił nam się czuć komfortowo i przyspieszyć pewne decyzje, które były zaplanowane na późniejszy okres. Ten czas jest o tyle istotny, że my w tym momencie prowadzimy rozmowy z zawodnikami. Oni też chcieliby wiedzieć, kto będzie nowym szkoleniowcą. Ale tu jest wiele takich rozmów, które dzieją się właśnie dookoła, bo z perspektywy kibica moment być może, czy nawet państwa, moment wydaje się nie być zbyt fortunny. Ja uważam totalnie odwrotnie, że on jest absolutnie optymalny, no ale państwo nie wiecie o kilku takich rzeczach, które dzieją się tutaj dookoła klubu, które nie do końca są bezpośrednio związane z obecną kadrą. To są bardziej właśnie tematy transferowe, tematy rozmów ze sztabem szkoleniowym. To też nam pozwoli przyspieszyć pewne rozmowy i pewne decyzje. Tak jak mówimy o przyszłości, to chciałbym zapytać, czy Robert Graf będzie dyrektorem sportowym też w następnym sezonie? Do końca z Robertem umówiliśmy się, że do tych rozmów wrócimy pod koniec obowiązywania obecnego kontraktu, czyli pod koniec czerwca. Dziękuję. Dobra, Dawid Szymczak, Sport.pl. Panie Michale, co się wydarzyło te 7 lat temu? Co to była za rozmowa? Co powiedział trener Szwarga, że tak pana zachwycił? Na czym polegało to pierwsze wrażenie? Pierwsze wrażenie było takie, że na pierwszym spotkaniu byliśmy w zestawie 5-osobowym z racji tego, że właśnie Dawid był z braćmi włodarkami, a ja byłem z koleżanką odpowiedzialną za tematy HR-owe, moją partnerką. I podczas tej rozmowy cała trójka może nie wypadła w sposób jakiś idealny, dlatego że wiadomo, że jak są 3 osoby, to jest pewnego rodzaju, może nie parcie na szkło, ale wkradła się pewnego rodzaju chaotyczność. I teraz jak wróciłem sobie do tych notatek, to ta chaotyczność była gdzieś tam po prostu podkreślona, ale zanotowałem właśnie to nazwisko Szwarga i moja partnerka również na to zwróciła uwagę, że to jest ktoś, na kogo powinniśmy mieć właśnie tutaj zwróconą uwagę. I odbyły się później w grudniu kolejne rozmowy, gdzie już podczas rozmów indywidualnych Dawid zaprezentował się bardzo pozytywnie pod tym względem, że jeśli my mamy doświadczenie rekrutacyjne, bo ja na swoim koncie mam około 1000 rozmów takich kwalifikacyjnych, to jestem w stanie wiele rzeczy z takiej rozmowy wywnioskować. I tutaj niepodważalną rzeczą był sposób rozmowania i potencjał intelektualny. Podczas takiej rozmowy to od razu można określić jednoznacznie po kilkunastu minutach. Czyli tutaj potencjał intelektualny, sposób myślenia, postrzeganie pewnych rzeczy. Czyli wiele takich elementów, wiele takich cech występowało u Dawida, które... Plus pewność siebie na odpowiednim poziomie, czyli to nie jest przesadna pewność siebie, ale jednocześnie myślę, że właśnie na takim odpowiednim poziomie, także cechy charakteru też pięknie tutaj zostały zaprezentowane i dlatego no tutaj Dawid w tym moim notesie, w moim laptopie był z 3 wykrzyknikami, a to znaczy, że topowy potencjał. Kasper Tomczek raz jeszcze. Panie Michale, jeszcze jedno pytanie do pana. Raków przyzwyczaił do tego, że z roku na rok robił skok jakościowy, czy to personalne w pierwszej drużynie, czy to w sztabie szkoleniowym i tak dalej. Czy to tempo rozwoju pierwszej drużyny i klubu będzie utrzymane tego lata? Wyzwania przed Rakowem takie jak chyba nigdy wcześniej. Bardzo trudny temat. Życzyłbym sobie tego, abyśmy zrobili kolejny sportowy krok do przodu. Czy tak będzie? Będzie to bardzo, bardzo trudne. My mamy ograniczony potencjał zarówno finansowy, co jest tutaj niejednokrotnie właśnie przekłamaniem, bo wydaje się, że Raków płaci nie wiadomo jak dużo. Oczywiście są wybrane nazwiska, gdzie jesteśmy w stanie rywalizować z Legią czy Lechem, ale ostatnie przykłady pokazują, że w wielu sytuacjach tego nie robimy. Jeśli spojrzymy na budżet płacowy, takim, który my operujemy i porównamy to teraz do Legii czy do Lecha,
to no nie ma tutaj porównania. Także my pod względem właśnie tym finansowym odstajemy. Mamy też problemy infrastrukturalne, zarówno jeśli chodzi o stadion, jak również o bazę treningową, ale to jest akurat zaadresowane i to w najbliższym czasie będzie się poprawiało. No i musimy wykonać tą pracę głównie po stronie działu scoutingu. Jak będzie? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale będziemy robić wszystko, aby zespół został wzmocniony, aby był jeszcze silniejszy niż do tej pory. Dzień dobry, Mateusz Żurek, Kłobucka.pl. Wiemy, jakimi szerokimi kompetencjami cieszył się Marek Papszun, jaki miał wpływ na funkcjonowanie klubu. Czy w przypadku nowego szkoleniowca te kompetencje będą na podobnym poziomie, czy tutaj jednak coś zostanie ograniczone? Jaki będzie wpływ też na budowę kadry na kolejny sezon? Marek Papszun przez te 7 lat zapracował sobie na pewnego rodzaju, może nie zaufanie, bo zaufanie w stosunku do Dawida jest absolutnie nieograniczone. Bardziej się to sprowadza do tego, że będziemy chcieli część kompetencji przesunąć do innych działów w obrębie klubu, bo proszę pamiętać, że pewne rzeczy zostały zaskarbione przez sztab szkoleniowy poprzez zeszłości, czyli poprzez to, że startowaliśmy w drugiej lidze. Nie było kompetentnych osób w obrębie klubu na przykład do tego, aby zadbać o murawę, czy w ogóle było to zarządzane poprzez MOSiR. I Marek Papszun pewne rzeczy oraz jego zespół przejmował. W tym momencie będziemy chcieli odciążyć nowy sztab szkoleniowy właśnie od takich obowiązków, które nie powinny być w gestii sztabu szkoleniowego. Jeśli chodzi o decyzyjność transferową, nic się tutaj nie zmienia. Pierwszy trener musi podpisać się pod każdym transferem, musi zaakceptować transfer danego zawodnika i w tej kwestii nie będzie żadnych różnic. To gdzie będą te różnice, to my na pewno będziemy, ale to też nie wynika ze złej z woli Marka Papszuna, tylko będziemy chcieli jako scouting, jako klub dostarczyć większą ilość młodych, wartościowych zawodników, bo do tej pory mieliśmy z tym problem. Dla nas celem nadrzędnym też było zdobycie Mistrzostwa Polski. W tym momencie ten kierunek zostanie troszeczkę też zmieniony na promocję młodych zawodników, niekoniecznie tylko z Polski, bo klub taki jak my, który jest klubem na dorobku, który jest klubem w rozwoju, to jest jedyna, który gra w przeciętnym polskim mieście, to jest jedyna droga rozwoju. Także my musimy stawiać na młodych zawodników tutaj. To będzie dla nas absolutnie kluczowy kierunek. To jeszcze pytanie do nowego, jeszcze nie nowego, ale wkrótce nowego szkoleniowca. Panie trenerze, jaka jest pana optyka chociażby na pozycję środkowego napastnika w Rakowie? Czy to jest podobny profil panu odpowiada jak Markowi Papszunowi? Czy tutaj możemy spodziewać się zawodnika bardziej technicznego i czy może już ma pan upatrzonych jakichś kandydatów na tę dziewiątkę? Przede wszystkim profil dziewiątki, który został stworzony w Rakowie, to jest profil napastnika oczywiście intensywnego, fizycznego. Natomiast ani Marek Papszun, ani sztab szkoleniowy opiniujący innych zawodników nie odrzucał graczy tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nie był fizyczny bądź intensywny. To są cechy takie nadrzędne, ale nie dyskryminujące dla danego zawodnika, bo jeżeli trafi się napastnik, który jest skuteczny, który strzela bramki, ale nie jest aż tak mocny fizycznie, to też po niego zapewne sięgniemy, jeżeli uznamy, że takiego gracza potrzebujemy. Natomiast najbardziej istotne jest to, że ci napastnicy, którzy są obecnie w Rakowa Częstochowa, nawet jeżeli niektórzy z was, dziennikarze, mają w stosunku do nich jakieś zarzuty, to naprawdę ciężko znaleźć zawodników, którzy są w stanie działać i są tak bardzo kompleksowi jak tych, których mamy obecnie. Oczywiście każdy z nas patrzy na bramki, na liczby, ale nie wiem, czy jest w Polsce napastnik, który pracuje tak dobrze, czy to w fazach przejściowych, czy w obronie, czy również w ataku, jeżeli chodzi o działania bez piłki, o znajomość modelu gry, jak tych, których mamy obecnie. I do momentu zakończenia sezonu pierwsza nasza myśl to jest pomóc zawodnikom, którzy są z nami, tak aby byli skuteczni i pomogli nam jeszcze wygrywać najbliższe spotkania. Sebastian Zielonka, Miejska TV. Ponoć no nie ma ludzi niezastąpionych, ale na pewno są osoby, które są niepowtarzalne. Czy nie obawia się pan trener tego, kogo pan zastępuje?
I czy nie obawia się pan presji związanej z tym, że jednak wszystkie oczy piłkarskiej Polski no, będą pana bacznie obserwować jako osobę, która przejęła no, mistrza Polski na 99,9%, a przede wszystkim osobę, która postanowiła i zdecydowała się zastąpić no, wybitną postać polskiej piłki, jaką stał się w Rakowie Marek Paprzun? Strach to jest pojęcie mi obce w piłce nożnej. Ja się boję choroby, ja się boję śmierci kogoś bliskiego, ale na pewno nie wyzwań w futbolu. To, że tak jak powiedziałem, Marek Paprzun chodzi jako człowiek sukcesu z Rakowa Częstochowa po sezonie, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli mi strach miałby przeszkodzić w tym, aby podjąć się wyzwania prowadzenia Rakowa Częstochowa, no to mój kurs UEFA Pro, na którym obecnie przebywam, serdecznie pozdrawiam kursantów, bo pewnie teraz oglądają trenerzy, no to oznaczałoby, że pójście na ten kurs było dużym błędem. Wojtku, myślę, że trzeba interweniować. Jeśli kursanci właśnie oglądają konferencję, a nie szkolą się, to... Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie. Miał pan okazję oczywiście no, współpracować z trenerem Markiem Paprzunem. Czego pan się nauczył od trenera Paprzuna w tym czasie? Wielu elementów. Wydaje mi się, że rola trenera w Polsce nie jest jeszcze tak dobrze opisana, jak być powinna, bo to jest bardzo duży szereg, zakres kompetencji w ciągu dnia do wykonania. To jest od rozmów indywidualnych, od kompetencji miękkich, przez prowadzenie zespołu, przez ewaluację pracy, zarządzanie sztabem, zarządzanie zawodnikami, transfery, wizja, model gry. Tych obszarów jest bardzo dużo i największą siłą Marka Paprzuna i to, czego najbardziej się od niego nauczyłem, że w każdym tym obszarze musisz być dobry, jeżeli chcesz być skutecznym szkoleniowcem, więc uważam, że tutaj kompleksowo od trenera bardzo się dużo nauczyłem, ale nie tylko od trenera, bo tak jak powiedziałem, z ręką na sercu jestem w stanie stwierdzić, że kilka osób w tym sztabie poznałem, Rakowa Częstochowa i w moim odczuciu osoby, z którymi siedzę tutaj pokój obok, to od nich również bardzo wiele się nauczyłem. Ja jeszcze jedno pytanie chciałem zadać tylko do pana Michała, tak nawet dzisiaj sobie powróciłem do tego wydarzenia sprzed 9 lat w Cinema City, tego planu wieloletniego i byłem zdumiony, że wszystko udało się zrealizować praktycznie z dokładnością co do roku i chciałem zapytać, czy taki plan teraz też powstaje gdzieś w głowie, może powstał i jak wyznaczać te cele, bo Raków zaszedł tak wysoko, że no w zasadzie czy one mogą być jeszcze wyższe, przede wszystkim czy są już nakreślone? Nie, nie są nakreślone. Ten plan miał powstać już jakiś czas temu. Nie powstał z racji wielu zmiennych, które są dookoła i na które nie byłem w stanie uzyskać odpowiedzi. Pamiętajcie państwo, że ja to firmuję moim nazwiskiem i no, jeśli coś takiego ogłaszam, to muszę wierzyć w realizację takiego planu, być o tym przekonany, bo to nie ma nic wspólnego z tym udało się, nie udało się. To zostało wypracowane przez właśnie sztab szkoleniowy, przez zawodników, przez cały dział scoutingu, który dostarczył tych zawodników, poprzez wszystkie osoby w klubie, które dołożyły do tego swoją cegiełkę. Chciałbym, żeby taki plan powstał, bo wiadomo, do czego należy dążyć. To też buduje pewną wizję, jeśli chodzi o osoby pracujące w klubie. I taka strategia no to jest coś, co powinno być w każdym klubie, ale niekoniecznie jest możliwe właśnie u nas w Częstochowie, gdzie mamy dużo wątpliwości, jak potoczą się właśnie losy infrastruktury, losy stadionu. Nie wiem, czy tutaj to zobowiązanie chciałbym dzisiaj popełnić, ale jest duża szansa, że do końca roku taki plan powstanie i wierzę, że właśnie do końca roku tak dużo, czy też w najbliższych kilku miesiącach tak dużo tematu się wyklaruje, że będę mógł ze spokojnym i tutaj szczerym sumieniem pod tym planem się podpisać. Dzień dobry, z tej strony Michał Stąpur, gol.pl. To jest pytanie właściwie do obu stron. I chciałem zapytać, czy podczas negocjacji trener postawił warunki dotyczące utrzymania kadry lub wzmocnienia konkretnych pozycji? Toczyliśmy takie rozmowy odnośnie tego, jak ta kadra będzie wyglądała i tak,
przedstawiłem właśnie tutaj trenerowi możliwości, jeśli chodzi o odejścia, jeśli chodzi o transfery przychodzące, również tak, jak najbardziej rozmawialiśmy na ten temat, ale bardziej nie na takiej zasadzie, że trener podyktował jakieś tutaj warunki, że jeśli tak to będzie wyglądało, to ja tego nie biorę, tylko chciał uzyskać taką informację, jakie są plany odnośnie obecnej kadry i odnośnie transferów. I myślę, że taka odpowiedź nie wzbudziła tutaj zastrzeżeń, ale myślę, że Dawid, dobrze było, gdybyś też odpowiedział, jak to wyglądało z twojej perspektywy. W Rakowie Częstochowa cyklicznie pracujemy nad rynkiem transferowym. To nie są spotkania raz na jakiś czas, tylko spotykamy się dość często i uczestniczył w tych spotkaniach cały czas pierwszy trener również. Jeżeli ja już spotykałem się z Michałem, to oczywiście chciałem uzyskać odpowiedzi na kilka pytań, no bo wyzwanie, jakie przede mną stoi, wiąże się również z silną kadrą. Jeżeli chcemy umiejętnie łączyć grę w europejskich pucharach z ekstraklasą, no to musi kadra Rakowa Częstochowa zawierać 20 równorzędnych zawodników, abstrahuję już od pozycji bramkarza. Jeżeli brakuje dobrych piłkarzy, to potem przy łączeniu tych dwóch rozgrywek dochodzi do problemów. Jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, to tutaj również prosiłem Michała o pewne deklaracje, może nie tyle deklaracje, co po prostu o rozmowę, o dyskusję, bo nie ukrywam, że jeżeli Raków Częstochowa nadal ma być zespołem, który rozwija zawodników indywidualnie, a uważam, że to jest klucz, jeżeli chcemy sprzedawać zawodników, jeżeli chcemy ich promować, jeżeli chcemy doprowadzać do tego, że zawodnicy w Rakowie się rozwijają, to ta praca indywidualna musi zostać utrzymana, a może nawet wzniesiona na wyższy poziom, a nie jest to możliwe bez ludzi. Dlatego kluczowe będzie to, aby zatrudnić bądź utrzymać ludzi, którzy są już obecnie w Częstochowie. Też zakładam, że trwają już jakieś negocjacje odnośnie stanu wzmocnień po prostu pierwszej kadry. Czy zawodnicy uzależnili swoje przyjście do Rakowa od tego, kto będzie trenerem? Na pewno chcieliby poznać personalia trenera. No w tym momencie już znają. Zapewne trwają też gorączkowe połączenia z zawodnikami właśnie z naszej szatni. Ci nie odbierają, bo są na treningu. Także zawodnicy ze sobą rozmawiają i ta opinia właśnie szatni jest dość istotna. Także myślę, że nie będzie takiej sytuacji, że któryś z zawodników, z którymi rozmawiamy, zrezygnuje. Wręcz odwrotnie, może nie odwrotnie, bo tutaj kiedy rozmawiam z naszą szatnią, to nie ma nikogo szczęśliwego, przynajmniej z tych zawodników, z którymi ja rozmawiam, z powodu odejścia Marka Papszuna, ale no, jeśli wierzę w to i jestem przekonany, że jeśli zadzwoni zawodnik z klubu, a do zawodnika z Rakowa Częstochowa, to opinia na temat Dawida Szwargi będzie bardzo, bardzo pozytywna i ta zmiana w przypadku zawodników właśnie z Polski nie będzie stanowiła dla nas dużego problemu, mimo tej marki, którą zbudował sobie Marek Papszun, bo nie oszukujmy się, że wielu ambitnych zawodników chciałoby do Marka Papszuna trafić, a ci mniej ambitni, no to tutaj tylko pieniądze są ich w stanie przekonać do tego, żeby do nas przyjść. Bartek Zuk, Radio Jasna Góra. Pytanie do pana trenera i do pana Michała także, myślę. Było pytanie o środkowego napastnika, to ja pytanie o środkowego obrońcę. Czy w Rakowie, w drużynie pana trenera, ale też w klubie jest miejsce dla Tomasa Petraszka? Dla tej osobowości też, nie tylko zawodnika. Wiadomo, że Tomek ma świetną osobowość, natomiast no tutaj podobnie jak w przypadku sztabu szkoleniowego nie chcielibyśmy się wypowiadać na temat potencjalnego przedłużenia czy też nieprzedłużenia kontraktu z Tomkiem do momentu zakończenia batalii na obu frontach. W tym momencie usiądziemy z Tomkiem i porozmawiamy na temat tej sytuacji. Na pewno państwo dowiecie się o potencjalnych decyzjach, także tutaj do momentu zakończenia rywalizacji w Pucharze Polski i w Ekstraklasie nie udzielamy odpowiedzi na ten temat. Dzień dobry, Paweł Gołaszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Trenerze gratuluję, życzę powodzenia w pierwszej samodzielnej pracy i chciałbym pana zapytać, czy zaplanował pan już taką rozmowę z Markiem Papszunem odnośnie przekazania władzy i
może nawet notatek, które trener Papszyn przez te lata prowadził, czy taki oficjalny dzień już gdzieś został wyznaczony? Dziękuję za gratulacje. Notatek trenera Papszuna nie przejmę, bo ciężko się rozczytać z pisma trenera Papszuna. Natomiast my cały czas rozmawiamy. Jesteśmy w stałym kontakcie i ja jestem bardzo zbudowany też, jak trener do tej sytuacji podszedł, bo oczywiście on zdecydował się na odejście i wiedział o tym, że od pewnego momentu, że ja go zastąpię i dostałem od niego pełne wsparcie. Jeżeli miałbym sobie wymarzyć jakieś idealne przekazanie informacji, wiedzy, transport tej wiedzy i zbudowanie relacji w trakcie jeszcze trwającego sezonu i rozmów o ewentualnej przyszłości, no to nie mógłbym znaleźć lepszej definicji niż to, co zaproponował trener Marek. To ja tylko dopytam, panie trenerze, czy zakłada pan taką sytuację, że jak nie będzie szło w trakcie sezonu, wykona pan telefon do Marka Papszuna, zapyta o radę, czy ta relacja jest taka, że może pan sobie na to pozwolić, a trener Papszun odbierze gdzieś tam na południe Europy w swoim domu na wakacjach? No tak, to jest dobre pytanie, czy odbierze. Ja mogę dzwonić. Myślę, że na pewno będą momenty, w którym będę się starał konsultować z osobami, którym ufam i których cenię i które wiem, że mają dużą wiedzę. I kilka takich w swoim otoczeniu mam i jednym z nich mam nadzieję, że będzie trener Papszun. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry wszystkim. Wojtek Marszyk, Radio RMF. Często się mówi, że pierwszy trener to jest ten taki zły policjant. A pan ma bardziej charakter tego złego policjanta, czy w szatni był pan raczej tym dobrym policjantem, do którego piłkarze mogli przyjść i trochę ponarzekać, że trener mocno dokręca śrubę? No i jak bardzo trzeba będzie zmienić teraz się trochę mentalnie, bo zakładam, że praca asystenta mocno różni się od pracy pierwszego szkoleniowca. Praca asystenta od pierwszego szkoleniowca różni się w dużym stopniu, natomiast nasz sztab był tak rozbudowany, że moje obowiązki już często wiązały się również z obowiązkami, które ma pierwszy trener. Jako pierwszy asystent często przejmowałem obowiązki trenera, który ma wiele rzeczy na głowie. Jeżeli chodzi o dobrego i złego policjanta, to myślę, że najgorszą rzeczą, jaką mógłbym zmienić, to zatracić swoją autentyczność. I to będzie mój cel nadrzędny. Oczywiście, że będę musiał podejmować decyzje niepopularne, decyzje, które części piłkarzom nie będą się podobać, ale celem dla mnie numer jeden jest zachowanie autentyczności i przez te dwa lata współpracy z zawodnikami pokazałem im, jakim jestem trenerem, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem fachowcem i myślę, że oni też zrozumieją to, że teraz moja rola się zmienia, no i w związku z tym moje podejście do niektórych sytuacji musi być inne. Wygląda na to, że wszystkie pytania mamy już za sobą. Zapraszamy zatem fotoreporterów. Zróbmy to bardzo spokojnie. Zrobimy wspólne zdjęcie, myślę, trenera z Michałem, może wspólne też z prezesami. Tak, zróbmy wspólne zdjęcie i spokojnie zdążymy, także tutaj zróbmy to bardzo precyzyjnie. Znamy już nowego trenera Rakowa Częstochowa, znamy też nowego członka naszego programu, chociaż zapowiadałem, w sumie zastanawiam się, skoro jest już z nami Mateusz Rokuszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Odbębniliśmy formalności. Czy to, że pojawiłeś się w tym programie, jest równie zaskakujące jak to, że Dawid Czwarga został nowym trenerem Rakowa, czyli zaskoczenia nie było żadnego? Nie. No właśnie, chciałbym, żebyś rozwinął ten temat, bo o ile tydzień temu ciężko było przewidzieć taką sekwencję zdarzeń ostatecznie. Raczej pojawiały się pogłoski mówiące o przedłużeniu współpracy z Markiem Papszunem, ale te ostatnie dni, jeżeli chodzi o tę karuzelę trenerską, no to tak dosyć mocno krystalizowały to nazwisko. Nie czujesz się chyba zszokowany jakoś specjalnie. I może jeszcze powiedz, czy to Tomasz Ćwiąkała namaścił cię na to, żebyś wziął udział w tym programie i zajął jego miejsce. Tak, że po prostu zabrakło nam jednego krzesła, dlatego ja jestem za Ćwiąkiego. A nie chciałeś, żebyś rzucił na kolana. Tak, tak. No tutaj duże te fotele chyba byśmy się zmieścili, tak naprawdę. A jeśli chodzi o wybór trenera w Rakowie, no to problem z Rakowem polegał na tym, że to naprawdę mógł być każdy, bo wiemy, jak nieprzewidywalną osobą jest Michał Świerczewski w tym swoim procesie.
procesie rekrutacji, to gdzie znalazł Marka Papszuna, w jaki sposób go znalazł, pokazywało, że no, człowiek podchodzi zupełnie inaczej do obsadzania tej najważniejszej funkcji w klubie niż w wielu miejscach to wygląda. Wydaje mi się, że to podejście Michała Świerczewskiego jest lepsze. Oczywiście dzisiaj Raków funkcjonuje w innych realiach niż 7 lat temu, więc ten proces rekrutacyjny też pewnie się różnił, ale ja się spodziewałem tutaj absolutnie każdego nazwiska, nawet jak Wojtek Jagoda w poniedziałek powiedział, że Artur Derbin, to nie potrafiłem powiedzieć o tym w ten sposób, że na pewno nie, no bo po prostu... To podziel się może, jaką miałeś shortlistę, albo shortlista to też zły termin, może to była jakaś dłuższa lista nazwisk. Znaczy... Powiem szczerze, że był na tej shortliście Dawid Artur Derbin może nie, ale Dawid Szwarga jak najbardziej. Zastanawiałem się tylko, czy już teraz, czy jeszcze będzie musiał trochę na swoją szansę poczekać, bo myślę, że wszystkie osoby, które troszeczkę interesują się też scoutingiem trenerskim, zerkają na przykład na to, kto jest aktualnie na kursie UEFA Pro i tak dalej, kto może być takim nowym Markiem Papszunem, nowym Dawidem Szulczkiem, no to wysoko ceniło nazwisko Dawida Szwargi właśnie i fajnie, że do tego doszło, choć no nie ukrywajmy, że to wyzwanie też jest bardzo duże, bo chyba też najprostsza droga do tego, żeby się sparzyć, no bo od razu masz najtrudniejsze mecze o Ligę Mistrzów. Ja ten wybór, powiedziałbym, jak najbardziej rozumiem, ale też nie sposób nie zauważyć tego, że jest to zupełnie inny wybór niż w przypadku Lecha Poznań, gdzie też była dyskusja na temat tego, że może Rafał Janas będzie kontynuacją tego, co działało za Macieja Skorży, a jednak Lech zdecydował się na kogoś innego, kogoś, kto zwiększy szanse w europejskich pucharach. To nie jest tak, że wyjście A musi zadziałać, a wyjście B na pewno nie. To jest jak w takim teście, który każdy rozwiązywał, że na końcu jest taka opcja, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Miejmy nadzieję, że tak będzie w tym wypadku. Znaczy, jeżeli chodzi o Lecha i to zestawienie, rzeczywiście ono funkcjonowało z Rafałem Janasem, natomiast no tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym typem człowieka i trenera. Nawet ta konferencja prasowa potwierdziła to, co widziałem na treningu, tak? Czyli taką dużą pewność siebie, dużą swobodę, świetny fachowy język, no bo tutaj pozytywny transport nawet był informacji czy emocji, czyli widzimy, że to fachowe, żargonowe słownictwo, które teraz jeszcze jest tam wtłaczane do głowy na kursie przez Dawida Szwargę UEFA Pro, jak gdyby ma jak gdyby możliwość użycia go w takiej konferencji prasowej, w przedstawieniu się szerszemu kibicom i publiczności. Natomiast wydaje mi się, że Dawid Szwarga od początku był nastawiony na to, że on będzie pierwszym trenerem i Marek Papszun też go chyba trochę przygotowywał do tej roli, nawet jeżeli nie w Rakowie, to gdziekolwiek indziej i wydaje mi się, że ten wybór jest w tej chwili optymalny, bardzo, bardzo trudny, bo obarczony wielkim ryzykiem niepowodzenia, błędu, sparzenia się na takiej szansie, którą dostaje Dawid Szwarga. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o niego samego, bo tutaj sobie rozmawialiśmy z Polkosiem, jaki on jest, bo akurat Polkoś zna Dawida Szwargę troszeczkę lepiej. Ja miałem takie incydentalne spotkanie przed paroma tygodniami z Dawidem Szwargą i z jego sztabem szkoleniowym. Natomiast tak porównuję to akurat z tym meczem Arsenalu z Manchesterem City i tam też była podobna współpraca. 5 lat razem pracowali Pep Guardiola z Mikelem Artetą, przejął drużynę, ale inną, oczywiście konkurenta, z którym teraz walczą o mistrzostwo. Tutaj przejęcie jest tego samego zespołu, czyli pełen komfort, znajomość szatni. Trzeba uważać, żeby nie przekroczyć tej cienkiej linii, nie złamać tej cienkiej, kruchej granicy w budowaniu siebie jako pierwszego trenera, no bo jednak szatnia wielu rzeczy nie wybacza, jest bardzo blisko. Jeżeli stracisz autentyczność, o której mówił Dawid Szwarga, no to jest po tobie, bo po prostu wtedy już żadne inne metody nie działają. Trudno jest wrócić do ustawień fabrycznych, żeby ktoś czy wszyscy zapomnieli o tym, że jednak przekroczyłeś jakieś granice, że przestałeś być sobą, że stałeś się trochę karykaturą do tego pierwszego trenera, czy osobą, którą chciałeś nadbudować w zbyt szybkim tempie. Będziemy się jeszcze na pewno łączyć z Częstochową, to mogę akurat obiecać, bo czekamy na to, żeby redaktor Glamowski dopadł jeszcze pana Świerczewskiego, a więc to wkrótce powinno nastąpić, ale ja dopadnę jeszcze Kubę Polkowskiego w międzyczasie. Kuba... Tam jeszcze była opcja przecież porozmawiać z Piotrem Obidzińskim albo z Wojciechem Cyganem, no bo właściwie nie zostali podłączeni do gry, więc może akurat Glamow skupić na nich, żeby im było raźniej. Nie wiemy, jakie to będą łowy ostatecznie. Tym bardziej, że Michał Świerczewski mówił o rozproszeniu troszeczkę tych kompetencji, no bo ta ścieżka decyzyjna
między Markiem Paprzonem a właścicielem Rakowa, no była najkrótsza z możliwych, bo po prostu z pokoju trenera szło się do pokoju prezesa albo wybierało się memory myślę, że te ustalenia były bardzo szybkie. No takich możliwości nie będzie miał Dawid Szwarga, więc na pewno skupi się na pracy trenerskiej, zostanie ona odseparowana, zmieni się troszeczkę konstrukcja funkcjonowania klubu po odejściu Marka Papszuna i to też będzie taka nowa rzecz dla całego klubu, dla samego Michała Świerczewskiego, no bo on też jako właściciel będzie musiał odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Kuba, to od razu pod tezę. Dlaczego to dobry wybór, biorąc pod uwagę, że poznałeś już bliżej nowego szkoleniowca Rakowa Częstochowa, widziałeś jego spojrzenie na piłkę i właśnie to jest dosyć unikalne chyba wciąż, jak spojrzymy sobie na nasz rynek, że jest to osoba, która tak swobodnie właśnie o tej piłce nawet potrafi rozmawiać i komunikować się ze światem. Uważam, jeżeli chodzi o taką świadomość taktyczną, znajomość nowinek też taktycznych, bo Dawid Szwanga jest człowiekiem, który właśnie nie zamyka się na jedną filozofię. On jest gościem o bardzo chłonnym umyśle. Zresztą cała grupa Deduktor bazuje na tym, że obserwują aktualne trendy w Europie, podpatrują właśnie, co robi, nie wiem, De Zerbi, co robi Guardiola, starają się to później implementować na polski rynek, ale nie w taki sposób ślepy, tylko wybierają po prostu to, co może zafunkcjonować akurat w zespole Rakowa Częstochowa. No i pierwszym trenerem został nawet w młodszym wieku niż Roberto De Zerbi, skoro już odbiłeś się od tego. To akurat fajna historia. No i ma też odpowiedni mental i cechy takie przywódcze, naturalną charyzmę, która sprawia, że nie obawiam się o jego przyszłość w roli pierwszego szkoleniowca. Wydaje mi się, że on do tego pasuje idealnie, bo na przykład bracia Włodarnik są raczej takim profilem idealnego asystenta. To nie są, wydaje mi się, ludzie, którzy mogliby być teraz już pierwszym szkoleniowcem, a Dawid Szwanga jest takim gościem, który tej charyzmy ma chyba troszeczkę więcej. Aczkolwiek jestem ciekaw, jak on sobie poradzi w przypadku kryzysu, bo będzie zaczynał z zupełnie innego pułapu. Raków jest drużyną, która no, wyśrubowała oczekiwania, rezultaty, jakie osiągają na boisku do bardzo wysokiego poziomu za kadencji trenera Marka Papszuna. I teraz załóżmy, że przychodzą trzy mecze w sezonie, gdzie on notuje, nie wiem, dwie porażki i remis. Od razu zacznie się podważanie jego autorytetu. Być może zacznie się podważanie jego autorytetu też w szatni, że zaczną piłkarze między sobą rozmawiać, kurczę, to jednak nie to samo, co za trenera Papszuna. Jestem ciekaw, jak on sobie w tych sytuacjach kryzysowych będzie radził. Kibicuję mu, trzymam za niego kciuki, bo wiem naprawdę, że jest gościem, który się do tego nadaje i wierzę mocno w niego, ale też jestem ciekaw, jak sobie będzie radził w tych trudniejszych sytuacjach. Ty mówiłeś, Marcin, też o tych pojęciach, jakie wprowadza, przemyca trener Szwanga, to on ma tego więcej. On ma cały taki słowniczek ciekawych piłkarskich pojęć. Ja pamiętam, że kiedyś mówił mi dużo o Pinokio pasach zagrywanych przez Sergio Busquetsa. Później opowiedziałem o całym tym terminie Pinokio pasa dobrze ci znanemu Mateuszowi Święcickiemu i on sprzedawał to później w każdej transmisji meczów Barcelony. Także jest dużo takich ciekawych zagadnień z jego słowniczka. Ale też opowiadał Dawid Szwarga w wywiadzie, którego udzielił Weszło i to jest chyba na razie jedyna taka dłuższa rozmowa pisana, że miał taki trudniejszy moment chyba w KS-ie Katowice, gdzie właśnie piłkarze do niego... I też zarzucano mu, że ogląda za dużo Ligi Plus Ekstra. No my się za to akurat nie będziemy obrażać, prawda? A to jest inna anegdota. To jest anegdota polegająca na tym, że gdy jeszcze Dawid Szwarga był trenerem, był piłkarzem, bo nie wszyscy wiedzą o tym, że był piłkarzem, był blisko Ekstraklasy w czasach, kiedy w Koronie Kielce pracował Leszek Ojrzyński, nie ostatnio, ale bodajże w 2012 roku i tam był już bardzo blisko do podpisania kontraktu. Ostatecznie do tego nie doszło i to był ten moment, w którym Dawid Szwarga uznał, że postawi na coś innego. Czekałem tylko rok, aż powiem, Marcin też był. Ludzie też nie wiedzą. Nie wiem, czy wiecie, oszczędziłeś mnie. Marcin w ogóle grał w Lechu Poznań. Roki wyjaśnia. Tak jest. Dziękuję bardzo, Roki. Był blisko Ekstraklasy jako piłkarz Dawid Szwarga, aczkolwiek miał też świadomość, że zbyt dużo nie ugra jako piłkarz, nawet jeśli się do tej Ekstraklasy dostanie. I rzeczywiście, kiedy trenerzy jeszcze bodajże w czasach, kiedy był juniorem, mówili mu o różnych rzeczach i wiedział, on już wtedy wiedział, że to nie powinno tak wyglądać i oni wtedy go kontrowali w ten sposób, że oglądasz za dużo Ligi Plus Ekstra, tu się skup na graniu, a nie na tym, że będziesz podważał nasze zdanie, ale ta anegdota, o której ja wcześniej wspomniałem, już była w czasach, kiedy był chyba asystentem w GKS-ie Katowice i szatnia właśnie do niego podchodziła w taki sposób, że kim ty w ogóle jesteś, tak? I z tego, co wiem, to nie padło w tym wywiadzie, ale z tego, co wiem, to był bardzo stanowczy w takiej sytuacji, żeby od razu zaznaczyć, że swój autorytet i to, że nawet jeśli jest tylko członkiem sztabu, no to nie pozwoli sobie wejść na głowę, także pod tym względem jestem o niego dość spokojny.
I dobrze się tam wkomponował jeszcze swoją drogą, bo przecież zmieniali się w Katowicach trenerzy, a on po prostu cały czas w tym sztabie pozostawał, co świadczyło o tym, że jednak zaufanie z góry miał naprawdę duże. Bo cenili bardzo jego wiedzę. Myślę, że przy takim krótkim kontakcie jesteś już w stanie stwierdzić, że to jest bardzo kumaty człowiek. Ja pamiętam dosyć dobrze tę historię, którą wspominał dzisiaj Michał Świerczewski, mianowicie pierwsze spotkanie z Dawidem Szwangą, kiedy właśnie grupa Deduktor przyjechała do Krakowa Częstochowa, aby przedstawić swój pomysł na funkcjonowanie Akademii. Tam właśnie był Łukasz Włodarnik i Tomek Włodarnik. Ja z Tomkiem Włodarnikiem wtedy miałem okazję współpracować w PZPN-ie, bo on był analitykiem kadry rocznika 2000, gdzie grał Michał Skóraś między innymi, a także paru innych ciekawych chłopaków jak Jakub Kiwior czy Sebastian Walukiewicz. I oni byli wtedy mocno rozczarowani, że nie udało się jednak tego projektu przeforsować. Wtedy, tak jak Roki przypomniałeś, Marek Śledź wygrał, jeżeli chodzi o ten konkurs na człowieka, który ma dowodzić Akademią, ale no Dawid Szwanga właśnie już wtedy w takim krótkim kontakcie dał się poznać jako osoba niezwykle kompetentna i fajnie, że do niego wrócili. No i zobacz, może utknęliby w tej Akademii, cały czas by ją rozwijali, byliby oczywiście tam coraz wyżej w tej hierarchii, być może Dawid Szwanga byłby teraz szefem tej Akademii, no ale to potem takie przejście z szefa Akademii, czyli kogoś, kto poświęcił się tej piłce młodzieżowej, mógłby sobie zamknąć tę drogę do bycia asystentem Marka Papszuna, czy do, albo byłby kolejnym z asystentów z charyzmą, z doświadczeniem na poziomie tej Akademii, natomiast no, zamknąłby drogę. Nic się nie dzieje bez powodu, ja też trzymam kciuki, skoro gość jest wychowany na Lidze Plus Ekstra, to dla nas dobra informacja, nigdy nie odmówi wywiadu. Ale to też można zaznaczyć, że Marek Papszun wywarł bardzo duży wpływ w krótkim czasie, bo on w Ekstraklasie nie pracuje długo, na całe, może nie pokolenie trenerów, ale był jakąś inspiracją dla wielu młodych szkoleniowców. To Janusz Niedźwiedź nawet o tym mówił swego czasu, że to jest inspiracja, ale to tak, jest punkt odniesienia. To jest jedna sprawa, że są trenerzy, którzy jedni się do tego przyznają, inni nie, będą udawać, tak. że nie odgapili niczego od Marka Papszuna, czy że ładniej mówiąc nie był dla nich taką inspiracją, ale mówię o czymś bezpośrednim, że moim zdaniem nie zdziwię się, jeśli za dwa lata będzie coś takiego, że pierwszymi szkoleniowcami w Ekstraklasie będzie na przykład trzech współpracowników byłych Marka Papszuna. Załóżmy, że no Dawid Szwarga, tak? Załóżmy, że Gonzalo Fejo skupi się na czymś innym niż rzucanie tackami. I Maciej Kędziorek. I na przykład Maciej Kędziorek, tak? Który ma w planach, jest na kursie UEFA Pro tym samym co Dawid Szwarga i też ma w planach, ażeby rozpocząć indywidualną karierę. Jest jeszcze jeden gość, Adam Szała. To no tak, nasz diamencik, ale tak, nasz szlifujemy cały czas. Ale chyba nie dotknięty bezpośrednio przez Marka Papszuna. No przez Marka Papszuna nie, no, ale z Dawidem Szwargą, tak, przez Piotra Tworka, więc tutaj jest zupełnie inaczej. Natomiast rzeczywiście widzimy troszeczkę taką zmianę. Nie psuć tę fajną średnią. Ale zmianę pokoleniową widzimy troszeczkę, jeżeli chodzi o ten rynek nasz trenerski. No bo jednak to, co zrobił Dawid Szulczek w ostatnim czasie, myślę, że wpływa na wyobraźnię wielu prezesów klubów czy wielu właścicieli i będą szukali, będą spoglądali. Kamil Kuzera, następny przypadek, Adrian Siemieniec. Czyli ci chłopcy, którzy już teraz są na kursie UEFA Pro, dostają warunkowe licencje. One działają na plus, bo przyspieszają jak gdyby przyznanie im tej właściwej obrony tej pracy. I ale też jest duża grupa młodych, utalentowanych trenerów. Że ci najbardziej utalentowani młodzi trenerzy pochodzą ze Śląska. Dawid Szulczek jest ze Śląska. Adrian Siemieniec to jest też ten sam region, co Dawid Szulczek. Zresztą obaj się przyjaźnią od lat. Dawid Szwanga, Łukasz Włodarnik, Tomek Włodarnik to są ludzie z Jastrzębia. Więc na razie, jeżeli chodzi o to centrum złotej myśli, polskiej myśli trenerskiej, to widać, że to wszystko kiełkuje właśnie w rejonie Górnego Śląska. Tak, i to też są zupełnie inne drogi, bo gdyby, nie wiem, Dawid Szulczek przejął po Arturze Skowronku Wisłę Kraków, no to moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś podobnego do tego, co się wydarzyło teraz, ale jednak tam było najpierw zejście do drugiej ligi, na trzeci poziom rozgrywkowy, później mały klub w Ekstraklasie, jakim jest Warta i zobaczymy, która droga na końcu będzie ciekawsza. Mówię o tym porównaniu Dawid Szulczek, Dawid Szwarga. Rzuciłeś, myślałem, że rzucasz mi wyzwanie, bo ja odzyskałem po roku walki i poszukiwań licencji UEFA B, no więc trzeba wziąć się do roboty. Trzy konferencje po 5 punktów, 15 punktów i wracam do gry. Licencja dopiero od stycznia. W obronie Mazowsza, no bo trzeba powalczyć jednak z Górnym Śląskiem. Bo to Górny Śląsk czy Dolny? Górny. W grupie Deduktor jest Maksymilian Hołownia, on jest asystentem trenera w Polonii Warszawa, więc gdzieś tutaj też jakieś ślady mazowieckie są, ale też mówił Michał Świerczewski o tym, że on już widział od lat, że to jest kandydat na następcę Marka Papszuna, ale też pamiętam, że Dawid Szwanga był dokoptowany do sztabu z Gonzalo Fejo. W sensie Gonzalo już pracował akurat. Najpierw był drugim i mówił, że właśnie był asystentem. Tak jakby pomagierem Gonzalo Fejo. Więc wydaje mi się, że Gonzalo był jako ten pierwszy pomysł Michała Świerczewskiego na następcę Marka Papszuna, no ale później z racji
tych okoliczności, które nastąpiły i że Gonzalo musiał opuścić klub, to Dawid Szwanga wyrósł tego kandydata numer jeden. Właśnie a propos jeszcze zagrożeń, gdyby się nad tym zastanowić, Roki choćby, ta brawurowa kariera pod kątem tempa robi wrażenie. Jak przejdziemy sobie od Fejo w 2 lata w Rakowie do pierwszego trenera, bardzo młody wiek, nikły staż, nie prowadził jeszcze samodzielnie drużyny, a przejmuje projekt, od którego oczekiwania będą bardzo duże. Mówiliśmy o tych ewentualnych zagrożeniach związanych z tym, że tąpnięcie formy może nastąpić i dotyka w zasadzie kryzys każdy klub jakościowy w sezonie. Manchester City też miewa swoje zadyszki. Więc zakładasz taki scenariusz, że on może mieć bezgraniczne poparcie w trakcie pierwszego sezonu ze strony właściciela choćby? No bo jakoś Raków, podążając swoją drogą, będzie próbował się pewnie bronić, jeżeli chodzi o swoje idee. No tak, bezgraniczne to może nie, bo dużo dzisiaj słów padło na tej konferencji prasowej. Ja wyłapałem to, co mówił Michał Świerczewski o tym, że on tutaj też składzie na szale swój autorytet, że prawidłowo ocenił potencjał Dawida Szwargi i prawidłowo ocenił ten moment, w którym powierza mu ten projekt. I myślę, że to zaufanie będzie, że na to zaufanie jeszcze Dawid Szwarga będzie musiał sobie zapracować swoimi jakimiś pierwszymi meczami, pierwszymi decyzjami, pewnie jakimś testem tego, jak dobrze pasuje do klubu, na przykład w przypadku okresu transferowego, bo to też będzie pewnie jakaś ważna sprawa. Marek Papszun był tutaj nieprzejednany, często stawał okoniem, jeśli chodzi o cały proces transferowy. Klubowi podobał się jeden piłkarz, Markowi Papszunowi się ten piłkarz nie podobał i stawiał weto. Zobaczymy, jak w tym wszystkim będzie się odnajdywał Dawid Szwarga. Myślę, że może liczyć na poparcie przy pierwszym kryzysie, przy drugim kryzysie, ale tutaj wyniki będą musiały się pojawić też bardzo szybko. I to z dyrektorem sportowym, no bo usłyszeliśmy taką tak, wymijającą odpowiedź Michała Świerczewskiego na temat aktualnie pracującego. Ale między wierszami można czytać, że raczej Robert Graf nie zostanie w klubie, bo skoro mają się spotkać dopiero pod koniec czerwca, no to raczej mogą sobie podać dłoni i podziękować. Chyba, że to formalność, gdyby przedłużenie tej umowy, a Robert Graf już skupia się tylko i wyłącznie na pracy selekcyjnej, czy tam na scoutingowej, sondowaniu rynku i dopinaniu umów, które pewnie były w toku albo są w toku, bo myślę, że jacyś agenci piłkarzy albo ci piłkarze, którzy już byli zachęcani do przyjścia do klubu przy stratach Patryka Kuna i ewentualnie, no nie wiemy, przyszłość Tomasza Petraszka też wisi raczej na włosku i bliżej pewnie do rozstania niż przedłużenia. Podobno nie dostał żadnej propozycji przedłużenia kontraktu. No. Panowie, przenosimy się do Częstochowy, mamy już łączenie. Redaktor Glamowski, słuchamy, co się tam dzieje. 1, 2, 3. Witam was serdecznie, jesteśmy w Częstochowie, a ze mną jest Michał Świerczewski, człowiek, który trzymał całą piłkarską Polskę w niepewności przez prawie tydzień. Miało być dłużej, ale było tak krótko. Śpi pan już spokojnie, cieszy się pan, że już to wszystko jest załatwione, że można się skupić i na Mistrzostwie Polski, i na Pucharze Polski? Tak, na pewno to jest fajny moment, że mam to już za sobą i teraz będziemy mogli się skupić znowu na pracę, a niekoniecznie na całej tej otoczce, która pojawiła się dookoła. A jeżeli chodzi o Dawida Szwargę, no to przede wszystkim rzuca się brak doświadczenia w roli pierwszego trenera. Pan się obawiał tego, czy w ogóle jakby to nie było takie kryterium, które pana zastanawiało? Nie, jest to pewnego rodzaju obawa. Oczywiście, że tutaj ten brak doświadczenia to jest coś, czego Dawidowi brakuje. Natomiast uważam, że no jest to inwestycja i długoterminowo będziemy z tej inwestycji zadowoleni. Dlatego taka, nie inna decyzja. No i też mówił pan na konferencji prasowej trochę o reorganizacji klubu. Zastanawiam się, czy to będzie reorganizacja, która będzie miała pomóc trochę Dawidowi Szwardze w prowadzeniu tego pierwszego zespołu, czyli wzmocnienie i tak dalej. Wybrzmiało to chyba troszeczkę zbyt groźnie. Zmiany jak co okienko muszą tutaj następować zarówno na poziomie zawodników, jak również sztabu szkoleniowego i innych osób w klubie, ale to będzie ewolucja. To nie będzie żadna rewolucja, tylko zmiany, które robimy praktycznie co pół sezonu. Tożsamość, też padło takie słowo na konferencji prasowej. Tą tożsamość Dawid Szwarga ma Rakowa Częstochowa, ale zastanawiam się inaczej, bo zna go pan już jakiś czas. Gdyby Dawid Szwarga nie był asystentem obecnie Marka Papszuna, on wciąż by był numerem jeden na pana shortliście? Nie.
jednak to, że Dawid miał możliwość współpracy z Markiem, że zna klub, zna zawodników, to był jego ogromny kapitał i gdyby Dawid nie był asystentem Marka, nie dostałby tej propozycji. O, to ciekawe. Bo w sumie to tak się zastanawiałem, natomiast... Zdecydowalibyśmy się wtedy na prawdopodobnie jakieś nazwisko za granicę, albo być może z rynku polskiego. Także tutaj ogromnym kapitałem Dawida było to, że zna zawodników, zna system, którym gramy, zna wiele takich innych uwarunkowań, które są związane z szatnią, funkcjonowaniem tej drużyny i tego klubu. Okej, okay, natomiast chciałem też jeszcze dopytać o Marka Papszuna. Czy pytał pan o zdanie Marka Papszuna? Tak, tak, oczywiście. Pytałem. I co powiedział? No, opinia była pozytywna. Oczywiście tutaj Marek, podobnie jak ja, też jest przekonany, że Dawid wcześniej czy później powinien otrzymać szansę jako pierwszy trener. Ta opinia właśnie w ten sposób wybrzmiała, natomiast no tutaj Marek w żaden sposób mnie nie namawiał do tego, aby Dawid został właśnie pierwszym trenerem. To była moja autonomiczna decyzja, oczywiście skonsultowana też z innymi osobami w klubie, które pod tą decyzją się podpisały i odetchnęły też z ulgą w stosunku do innych nazwisk, które gdzieś tutaj się pojawiały na liście. Trochę zamieszania faktycznie było, jak pan przejmował w ogóle to zamieszanie trochę w mediach, no bo był tweet z niedźwiedziem, różne rzeczy się działy. To już było poza mną, ja naprawdę miałem bardzo pracowity tydzień, dużo pracuję, nie miałem czasu, żeby całą tą otoczkę medialną śledzić. Chciałem też zapytać o proces kwalifikacyjny, rozmowę kwalifikacyjną, bo słyszałem, że pan jest specjalistą, zresztą tam między słowami było, że ty ponad 1000 w swojej karierze. W okolicach 1000, nie jestem w stanie dokładnie przeliczyć, ale to jest taka liczba, mniej więcej tyle rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami odbyłem. Ile godzin rozmawiał pan z Dawidem Szwargą przed objęciem? To nie były długie rozmowy. Rozumiem, że chodzi o negocjacje kontraktowe, tak? Łącznie myślę, że poświęciliśmy 2 godziny na w takim czasie netto, jeśli chodzi o rozmowy. To dużo, mało, biorąc pod uwagę doświadczenie? Myślę, że to jest taka... Spotkało się dwie konkretne osoby, bo Dawid też jest raczej w komunikacji osobą podobną do mnie, która nie lubi dużo mówić, raczej przekazuje szybkie, klarowne komunikaty i dobrze mi się z Dawidem tutaj komunikuje. Podobnie jak z Markiem Papszuna, aczkolwiek z Markiem o piłce można rozmawiać godzinami, dniami, także z Dawidem pewnie nie będziemy toczyli tak długich rozmów. Natomiast chciałem też zapytać bo krótko się panowie dogadali, jeżeli chodzi o sprawy kontraktowe, natomiast jeżeli chodzi o wizję klubu, czy to było trochę dłużej, czy nie było jeszcze takiej rozmowy, że wszystko odkładacie na później i teraz trzeba załatwić sprawę w tym sezonie? Nie było takiej rozmowy, rozmawialiśmy o kadrze, o tym jak ona będzie wyglądała i to był tutaj nie tylko kadra, jeśli chodzi o zawodników, ale również sztab szkoleniowy, to były te tematy, które interesowały właśnie Dawida oraz obozy przygotowawcze, jakie będą warunki do przygotowywania się do poszczególnych rund. I na koniec chciałem zapytać o proces decyzyjny, bo wiemy, jak urzekł pana Dawid Szwarga już jakiś czas temu, natomiast w klubie. Czy to była taka autokratyczna decyzja, czy jednak demokratyczna? Konsultowana, ale ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo jeśli wszystkie osoby wyrażają się pozytywnie, to wtedy jaka to jest decyzja? No, demokratyczna, bo więcej ludzi. Tak, tylko że... No, liczba mnoga, ale no tak, dokładnie, no, ja dokładnie tak. Rozumiem także, paradoks. Dokładnie, to jest taki paradoks tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa. Halo Warszawa. Dziękujemy bardzo za rozmowę. No i panowie, co przykuło najbardziej waszą uwagę i Roki? Dlaczego to był wątek rekrutacji trenera, ewentualnego doboru i jeżeli nie, chodzi to o to zaplecze. Nie, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawe pytanie zadał Piotr Glamowski dotyczące... Do tego piję, wiesz, dobrze. Dotyczące tego, czy... Źle podprowadziłem. Okej, okay, dotyczące tego, czy Dawid Szwarga też byłby faworytem w procesie tej rekrutacji, jeśli nie miałby tego doświadczenia w pracy w sztabie z Markiem Papszunem, bo to nie wybrzmiało na konferencji. Na konferencji dostaliśmy taką opowieść o tej rozmowie sprzed 6 czy 7 lat, kiedy Dawid Szwarga w
Wartak dobre wrażenie, no ale kluczowy jednak był ten okres ostatni, to ostatnie, nie wiem, 24 miesiące, czy jeszcze dłuższy czas, kiedy Dawida Szwargę Michał Świerczewski i Raków Częstochowa miał pod ręką i mógł na żywo zobaczyć, jak ta wiedza, ta inteligencja, która tam jest, wygląda w praktyce i jak ją można wykorzystać na korzyść Rakowa Częstochowa, bo no, jasna deklaracja ze strony Michała Świerczewskiego, że gdyby nie ten okres, no to jednak szukałby trenera albo poza granicami, albo innego, bardziej doświadczonego trenera na polskim rynku. Ja też jeszcze tak a propos Dawida Szwangi jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, bo no on wejdzie teraz do absolutnego mainstreamu. Dotychczas kojarzyło go środowisko i to takie powiedzmy wąskie, które wnikliwie może gdzieś śledzi tę scenę trenerską w Ekstraklasie. Niemniej jednak, jak to mówi Zbigniew Boniek, trener musi pójść do piekarni i poczuć presję ze strony właśnie ludzi kupujących bułki. I Dawid to teraz w Częstochowie na pewno poczuje po jakichś meczach nie zawsze udanych, a więc jestem ciekaw, jak się odnajdzie w tej nowej roli, bo to na pewno będzie coś dla niego zupełnie nowego. No to właśnie a propos tej presji, bo jeszcze kilka miesięcy temu, bodajże w styczniu, w wywiadzie z Weszło mówił, że równie dobrze może czekać 2 albo 3 lata, że go to nie zaboli, jeżeli będzie u boku Marka Papszuna, jeżeli... Zważyli są ludzie, z którymi pracuje. Tak. Dokładnie tak. No i właśnie jak to już zaczyna do człowieka docierać, że nagle musi wziąć na siebie te wszystkie obowiązki, to myślicie, że tutaj raczej biorąc pod uwagę, jak Raków wygląda w ostatnich latach, jaką mamy ciągłość tego projektu, bo to też w ogóle, panowie, w takiej piłce globalnej nie było takie naturalne na przestrzeni lat, że asystent, członek sztabu jest później tym kontynuatorem. Różnie się kończyły takie historie. Można odbijać się od Anglii, Marcin, gdzie był zwalniany Ranieri po mistrzowskim sezonie Leicester, gdzie przychodził Craig Shakespeare i była zresztą wtedy taka narracja, że to w zasadzie on dowodził na treningach, to on w zasadzie był lepszy też w tym team talku, zarządzaniu całą grupą, więc tych ewentualnych pułapek jest bardzo dużo i też jak popatrzymy, nie wiem, na lata 90., XXI wiek, to poczucie, że bardzo dobry asystent musi być bardzo dobrym trenerem, było czasami zwodnicze, nawet Carlos Queiroz, który opuszczał Alexa Fergusona, przychodzi mi do głowy z takiego szczytu, ale też nie było nigdy takich głosów, że Rui Faria, znakomity asystent Mourinho, powinien prowadzić jako menedżer, dajmy na to, jakąś wielką firmę. No tak, mamy Everton i Duncana Fergusona, czyli gościa, który był legendą tego klubu i był z różnymi menedżerami, odchodzili w różnych okolicznościach, bo albo byli zwalniani, albo tak jak Carlo Ancelotti, po prostu uciekali w kierunku czegoś bardziej atrakcyjnego, królewskiego i przejmował tę drużynę, ale nikt tak do końca nie traktował go jako gościa, któremu można dać mu taką wieloletnią szansę. Był tymczasowym menedżerem, nawet jak wyniki były bardzo dobre, jak Everton legitymował się największą liczbą ślizgów wykonanych na najwyższej intensywności w Premier League, co wszystkie im imponowało, to jednak no, tutaj właściciele Bill Kenwright i cała grupa zarządzająca Evertonem szukała jakiegoś innego rozwiązania. Ja na to patrzę z takiej perspektywy, że Dawid Szwarga podejmuje kozacką, bardzo trudną i bardzo odważną decyzję sam, biorąc pod uwagę swoją przyszłość. Można byłoby pewnie budować ją troszeczkę inaczej, czyli po odejściu Marka Papszuna czekać na nowego trenera i albo zostać w tym sztabie i się rozwijać dalej jako asystent, być może pierwszy, taki, który ma bardzo wysokie notowanie u Michała Świerczewskiego. Myślę, że jak jesteś człowiekiem pracującym dla Michała Świerczewskiego i się sprawdzasz, to niewielkie są szanse na to, że z tego obiegu wypadniesz, dając siebie bardzo dużo każdego dnia. I u Marka Papszuna inaczej się po prostu nie dało, czyli jesteś zweryfikowany po 24 miesiącach pracy do tego, czegoś takiego. Można było nie przyjąć tej oferty i to wcale chyba nie byłoby postrzegane jako tchórzostwo, jako wymigiwanie się od tej wielkiej odpowiedzialności, tylko być może uznanie. Czasami ludzie tak uznają, że nie są gotowi jeszcze do podjęcia takiej pracy albo do przyjęcia tej roli, no, która jest bardzo wymagająca. Będę z uwagą obserwował, jak Dawid Szwarga sobie radzi, ale też będę brał pod uwagę wszystkie okoliczności tego zdarzenia, bo odnoszę się raz jeszcze do Sir Alexa Fergusona, Manchesteru United. Chciałbym zobaczyć w tych eliminacjach albo w tym pierwszym sezonie, jaką grupą ludzi jest szatnia Rakowa Częstochowa. Czy oni po tych 7 latach współpracy, niektórzy krócej, niektórzy dłużej, wiadomo, że z tych 7 lat to niewielu zostało, pewnie ze 2 nazwiska, które moglibyśmy, czy 3 wymienić, bo jednak rotacja w tym zespole była stosowana. Czyli będzie Kuna, odejdzie teraz Petraszek, to już chyba Musiolik będzie. No Musiolik, tak. Sebastian Musiolik, którego notowanie, jeżeli chodzi o te wybory, mu też
dlatego też pytanie o napastników też może nie być. Natomiast ta szatnia się zmienia. Sami piłkarze wiedzą, o co grają. Wiedzą, po co przychodzili do Rakowa. Wiedzą, jakie mają wpojone zasady. One stały się nawykiem. Nawet rozmawiałem z Michałem Szprendałowiczem, jak sobie byliśmy, bo robimy serial taki już w tej drodze Rakowa do Mistrzostwa, do Pucharu Polski, z pięknym twistem, jeżeli chodzi o całą tę narrację i scenariusz, czyli zmianą trenera w trakcie sezonu mistrzowskiego najprawdopodobniej. Więc pytałem, jaki jest Karomierz, no taki insight, żeby z szatni dowiedzieć, a Szprendi powiedział, słuchaj, tutaj ja nie przypominam sobie, kiedy ktoś się spóźnił po raz ostatni, bo to nie chodzi o karę finansową, to chodzi o to, że po prostu zawalasz zasadę, która jest standardem. My nie mówimy trochę o tym, że piłkarze powinni walczyć. To jest standard. Ty się masz nie spóźnić, bo przychodzisz do pracy. Nawet spotkanie z Markiem Papszunem, no z którym powiedzmy zażartowałem sobie, ale potem zamknął się w swoim pokoju. Trener będzie o 10:30 dla was. Będzie kwadrans, żebyście porozmawiali z całą ekipą, rozmawiając jak gdyby o kulisach, czy o nagraniu tego, co chcemy uzyskać w Rakowie. I potem po konferencji prasowej o godzinie 14:30. Siedziałem z zegarkiem w ręku i nie było ani sekundy opóźnienia. Ani za wcześnie, ani za późno, w punkt. I to pokazuje, jak jest zbudowany Raków. Z jednej strony to są duże takie, dużo małych rzeczy, które budują pewne obciążenia i czasami ktoś nie wytrzymuje, jakieś organizmy albo cały zespół, cała konstrukcja się sypie, ale jeżeli je wprowadzasz umiejętnie, sukcesywnie, to budujesz nawyki. Jeżeli te nawyki są, one stają się standardem. To nie jest dla nikogo nic zaskakującego. Po prostu nie zawalasz i zajmujesz się innymi rzeczami. Czyli masz zbudowany fundament i na ten fundament wskakuje teraz, właściwie fundament z takim szpicem, z takim wierzchołkiem, wskakuje Dawid Szwarga, który był częścią tego procesu i to jest jego wielkim kapitałem. Panowie, gdyby już tak powoli puentować, gdybyście mieli na szali położyć waszą wielką reputację, i to miałoby się zweryfikować w przyszłości, w ciągu 12 miesięcy, może w dłuższym czasie, może równie dobrze w krótszym. Czy to się uda? Po prostu. Znaczy, to jest o tyle niewdzięcznie sformułowane pytanie, że... I to jest YouTube, pamiętaj. Tutaj później jest rozliczanie w komentarzach i tak dalej. No wiadomo. Jest losowanie pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów i tam rozstrzał pomiędzy najsilniejszym potencjalnym rywalem dla Rakowa, a najsłabszym potencjalnym rywalem dla Rakowa będzie tak wielki, że kwestia tego, którą kulkę wyciągniemy, tak naprawdę może zdefiniować sezon. I jeśli to będzie rywal zdecydowanie niższej półki, no to Raków przejdzie tego pierwszego rywala. Od razu ta droga do europejskich, margines błędów w europejskich pucharach będzie zdecydowanie większy niż w przypadku tego, co miał Lech, czyli wyciągnięcia Karabachu, gdzie Lech nie był faworytem, ostatecznie nie poradził sobie z tym zespołem i później od razu spadek do Ligi Konferencji, od razu jakiś cios na początku sezonu dla nowego trenera, który też potrzebuje trochę czasu, żeby się wdrożyć i ja właśnie z tego względu nie chcę się bawić w jakiegoś wróża, kogoś, kto będzie udawał, że ma szklaną kulę i coś tam widzi. A może chociaż tarota ułożysz, cokolwiek. Nie, moim zdaniem ja rozumiem podstawy, które stały za decyzją, kibicuję, bo ja zawsze kibicuję nowym, młodym trenerom spoza karuzeli, żeby im się dobrze wiodło, bo to też jest gałąź, na której my siedzimy i jeśli ten biznes jest coraz bardziej atrakcyjny, a mam wrażenie, że właśnie ci młodzi trenerzy są tutaj siłą sprawczą, oni sprawiają, że ten biznes może być atrakcyjny, bo oni odpowiadają za sferę boiskową, można dookoła zrobić 100 tysięcy akcji, dookoła Ekstraklasy, pokazywać ją na 100 różnych sposobów, ale najważniejsze jest to, żeby to był atrakcyjny produkt na boisku i tutaj moim zdaniem ci młodzi trenerzy mają dużą rolę do odegrania, dlatego im kibicuję, także w związku z tym kibicuję też Dawidowi Szwardze. Odpowiedziałem troszeczkę naokoło, ale mam głębokie poczucie, że szczerze. Ja wierzę oczywiście w Dawida Szwangę. Byłbym przekonany, że on sobie poradzi, gdyby obejmował klub w strefie spadkowej albo do takiego klubu przychodził, którym po prostu trzeba wstrząsnąć i poprawić troszeczkę jego notowania w tabeli, bo tak patrzymy na tych młodych trenerów. Dawid Szulczek przychodził do Warty Poznań, która była na dole ligowej tabeli. Adrian Siemieniec miał podobną rolę w Jagiellonii Białystok. Udało mu się na tym krótkim dystansie zdobyć 6 punktów i odbyć. Kamil Kuzera, tak, a tu mówimy o kompletnie innej sytuacji. To jest raczej kasus Johna van den Broma, więc przychodzisz do drużyny, chociaż jesteś w tym zespole, więc znasz go dosyć dobrze. Niemniej jednak no, musisz utrzymać absolutnie najwyższy poziom w Polsce i to jest największe wyzwanie przed Dawidem. Ale jeszcze to powiem, bo my mówiliśmy o Lechu w kontekście odejścia nagłego Macieja Skorżu i ewentualnego zastępstwa przez Rafała Jenasa, no, ale mamy historię Iwana Dżurdziewicza, mamy historię Mariusza Rumaka. Jak sobie do tego wrócimy, to wydaje mi się, że tam dużo znajdziemy przestróg dla Dawida Szwargi.
Jeżeli chodzi o sam model wychowywania sobie trenera, bo to było coś, co pewnie wzięło się od momentu Barcelony, Pepa Guardioli, tak, że można sobie przygotować trenera, który później zrobi taki wynik z pierwszą drużyną. Mam wrażenie, że było później wiele prób, ale było mnóstwo nieudanych również w polskiej piłce i to trzeba o tym pamiętać. Można się sparzyć. Andrea Pirlo, Juventus, a teraz Fatih Karagumruk, który podobno gra bardzo ładnie w piłkę. Ja Dawida Szwargę będę bardziej oceniał przez pryzmat osiągnięć w Ekstraklasie w tym pierwszym sezonie, czyli jak gra Raków, czy on utrzymuje te standardy, do których się już zdążyliśmy przyzwyczaić po wicemistrzostwach, po finałach Pucharu Polski, czy ten zespół będzie się rozwijał, czy zobaczymy właśnie trochę tego deduktora, tych nowinek, tych technicznych, taktycznych, strategicznych, nowej myśli szkoleniowej, którą na pewno nosi w sobie Dawid Szwarga, bo on wie, że będąc pod Markiem Papszunem trzeba było grać w grę Marka Papszuna, natomiast teraz można coś uwolnić i być może rozwinąć niektórych zawodników, bo wiemy, że w szatni piłkarskiej, jak masz kogoś, kto rządzi twardą ręką, a taką rządził Marek Papszun, często zawodnicy po prostu dostosowują się i nie są w stanie wyeksponować więcej, bo ten trener od ciebie tego nie wymaga. Natomiast być może mają rezerwy i wydobędzie je Dawid Szwarga. Europejskie puchary, myślę, że przygoda Lecha Poznań była na tyle inspirująca, na tyle atrakcyjna, nawet widzę konferencję Europy, że nie mamy co narzekać. Jeżeli Raków pójdzie tą samą drogą, będzie niepowodzenie w Lidze Mistrzów, ominie nawet w tej całej hierarchii Ligę Europy i trafi do Ligi Konferencji, do eliminacji i będzie w stanie się zakwalifikować do grupy, to będzie bardzo dobry strzał. Natomiast jeżeli będzie coś więcej, to tylko fajny bonus do całej tej historii, a potem łączenie gry co 3 dni i wtedy będziemy byli w stanie ocenić sytuację. Też zobaczymy, jak Michał Świerczewski będzie inwestował w Raków, bo to też jest kluczowe. Czy tam te finansowe zależności związane też z młodymi, czyli z niewypełnieniem tego przepisu, czyli dostaną jedną z najwyższych kar w Ekstraklasie, będą wpływały na budżet. Nie wiemy, jakie są te okoliczności tych rozmów. Dwie marki dostaną, bo tam jeszcze chyba 300 minut muszą jeszcze zrobić. Myślę, że zrobią w końcu. Pewnie ciśnienie jest takie, żeby teraz jak najszybciej, biorąc pod uwagę chyba 2-3 kolejki takie bardzo sprzyjające, klepnąć mistrzostwo. No to, co wydarzyło się w poprzedniej z Legią i jej porażką z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim. To tylko chodzi mi o to, że już tam ciężko będzie się załapać na ten jeszcze inny limit, bo tam możesz 270 w jednym meczu zrobić. Nie da się. Moim zdaniem tak, że dwie bańki może, nie wiem, czy jest dwie bańki, chyba bańka 500, taki pomiędzy 1000 a 2000 minut, to tak. Płacisz dwie bańki i to chyba jest ten moment. No, lepiej mieć bańkę w kieszeni niż płacić 3, no więc czy tam 2,5 miliona. Myślę, że o to chodzi. Zobaczymy, na jakich piłkarzy będzie Raków stać. Michał Świerczewski powiedział konkretnie, że no nie są w stanie, jeżeli chodzi o listę płac konkurować przy całej kadrze meczowej czy kadrze zespołu z Legią i Lechem. Natomiast europejskie puchary sprawiają, że twój budżet dość szybko rośnie w przeliczeniu euro na polskie złotówki. Trzeba trzymać kciuki, żeby kolejny polski zespół grał w europejskich pucharach, a nie tylko bardzo dobrze w eliminacji. Też tylko tak na koniec jedna analogia mi przychodzi do głowy. Edin Terzic, to też taki szkoleniowiec, który był asystentem, nagle został mianowany na pierwszego szkoleniowca. Różnie był oceniany w tym swoim pierwszym podejściu do Borussii Dortmund, a też słyszałem od Łukasza Piszka między innymi, że to jest człowiek o takim pięknym umyśle trenerskim, ale widzisz, musiało troszeczkę czasu minąć, musiał zostać z tego klubu zwolniony, dobrze mówię, tak on odszedł z Borussii i dopiero wrócił teraz. Więc różnie no i może będzie za chwilę miał paterę zresztą srebrną na koniec. Niemiec, ale ta droga nie była taka usłana różami. I też ciekawe, czy na przykład jest taka opcja omówiona przez Michała Świerczewskiego z Dawidem Szwargą. Słuchaj, jeżeli ci nie wyjdzie, my mamy oczywiście możliwość, ja nieograniczoną, żeby pożegnać się z tobą, zwolnić cię przez te 2 lata, płacić ci po prostu kontrakt. On będzie zdeponowany w Polskim Związku Piłki Nożnej i do widzenia. Ciekawe, czy jest też umowa jakaś niepisana między nimi, że gdyby się nie powiodło, bo pewnie ten scenariusz był brany pod uwagę. No nie wszyscy myślą, Michał Świerczewski, człowiek z biznesu i to dobrze prosperującego po przygodzie z Markiem Papszunem, dokładnie wie, że to się może nie udać. I to też chyba padło nawet na tej konferencji. Więc, że to jest ryzykowne, nawet w rozmowie z Piotrkiem Glamowskim. Ciekawe, czy jest jakaś opcja, że zostajesz w strukturach klubu, chowasz dumę do kieszeni, ściągamy trenera, z którym współpracujesz, no bo jednak ściągając trenera, dalej właściciel może się zgodzić na jego sztab, czyli pożegnać wszystkich, albo wziąć trenera, który zgodzi się na to, żeby pracować ze sztabem, który już w klubie jest, bo świetnie zna szatnię i można na tym budować. No,
takie rozwiązanie. Ale to nie, byłoby niewielu. Dokładnie ten sam sztab, bo kto będzie teraz Dawidem Szwargą dla Dawida Szwargi? Łukasz Włodarnik. A myślisz, że to może być cała grupa deduktor? Wydaje mi się, że będą robić wszystko, żeby Tomek Włodarnik dołączył też z GKS-u, ale on ma tam ważny kontrakt. Nawet pytałem o to teraz, byłem w Legnicy na meczu Dawida Szwargę i Łukasza, czy Tomek do nich dołączy, to mówią, że na razie ma czyli kontrakt z GKS-em. Nie powiedziałeś, że tak się to skończy. Znaczy, tak sobie po prostu luźno myślałem na ten temat, co jeśli Dawid byłby tym pierwszym, to tak od razu pomyślałem, że będą chcieli Tomka ściągnąć do siebie i ta grupa deduktor będzie prawie w komplecie, no bo tam jeszcze parę osób też jest za kulisami. Dobra, panowie, bardzo fajnie się rozmawiało. Podziwiam was, że powalczyliście aż tak długo, bo Ćwionki to już do kasy z reklamówką poszedł mniej więcej półtorej godziny temu, więc... Ale wypłaty za cały odcinek, że tak jak to... Ćwionki to zdążył to wydać już, mam wrażenie. No są minusy akurat. Jak tu pojechał od razu. Jak się nie jest Tomaszem Ćwionkałą, to się czasami cierpi, ale mam nadzieję, że już nie cierpiało się w naszym gronie. Na kanale Ćwionkiego od 30 minut odcinek. Wielka przyjemność. Raz jeszcze panowie. Mateusz Rokuszewski, dziękuję bardzo. Kuba Polkowski. Dziękuję bardzo. Marcin Rosłoń. Dzięki. I jeszcze Piotr Glamowski z Częstochowy. Wielkie zasługi dla narodu polskiego i dla telewizji Kanal Plus za ten wyjazd, żeby zobaczyć, co się w Rakowie Częstochowa działo. Na koniec oczywiście orędzie do narodu. Prośba o łapki w górę i słyszymy się za tydzień. Dziękuję.